Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie zapraszam komików i analizujemy ich bity komediowe. Dzisiaj moim gościem będzie Tomasz Kołecki i będziemy analizować fragment z jego programu, najnowszego programu Monetyzacja Porażki. Będzie to bit bardzo, powiedzmy, specyficzny, no hardkorowy, no nie będę tutaj, padnie jedno słowo tyle razy, że będziecie je naprawdę dobrze pamiętać, więc zapraszam do analizy tego bitu, bo jego specyfika czyni go niezwykle ciekawym, więc zapraszam. No właśnie, ty mi trochę gdzieś tam uruchomiłeś, że może we wrześniu to puścić. A, nie? no dobrze. To, więc nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo wrzesień, kiedy jest dzisiaj też. Nie, no kumam, bo żebyście, gadałem z Kołkiem na piłce, gdzie nam wrąbaliście nam 20 do 7. 20 do 6. Kurwa, podkreślił. Nerwiony. Zakutas. Tak, wrąbali nam 20 do 6 i ja byłem tak wnerwiony po tej piłce. Ale na piłce gadaliśmy o tym, że Tomek chce wypuścić, że chcesz wypuścić w lipcu. W lipcu był plan, no i w sumie dalej taki jest plan. Ale jest szansa, to się zmieni na wrzesień. Tak, bo zasiałem wątpliwości. Tak, tutaj... algorytmy YouTube'a tak podpowiadają, że chyba jednak lepiej w jesień, ale... Ale gadałeś z kimś? Pytałeś o to, czy nie? Szczerze mówiąc nie, ale miałem tak, jak wrzuciłem poprzedni program w lipcu, że faktycznie poszedł gorzej, jeżeli chodzi o liczby, niż poprzednie, które wrzucałem jakoś wrzesień, październik. No. A komentarze są takie, że najfajniejszy program, no bo to jest ostatni program, nie? A jednak nie zrobił takich fajnych liczb. No, więc może jest coś w tym, co ty mówisz, że lipiec to nie jest najlepszy miesiąc, żeby puszczać. Więc albo w lipcu, albo na początku września. To dzisiaj jest bardzo ciepły wrzesień w takim razie. No. Ja się wiesz, czego boję, to też gadaliśmy o tym, że się zdeaktualizują niektóre rzeczy po prostu do września, nie? A teraz jeszcze są w miarę aktualne. No ja mam taki żart, który czuję, że już się trochę... Jeden żart w ogóle wywaliłem z programu a propos deaktualizacji, bo miałem takim o strajkach kobiet żart i... Po roku już, czy po jakim roku? Po pół roku już mi w ogóle nie działa. Już w ogóle wszyscy zapomnieli, mam to w tyłku i w ogóle ten żart nie ma sensu w materiale, więc kumam trochę twoją obawę. Ja mam jeden żart, gdzie była, wiesz, beka z Ukraińca i też go nie robię. Mnie to tak wkurwiało zawsze, jak nachodziłem na jakiś open mic albo test, albo jakieś występy i ludzie jechali po Ukraińcach. Mówię, co? Ale to nie było takie, wiesz, stereotypowe, że po Ukraińcach, tylko bardziej po prostu śmieszną postacią w tej historii był Ukrainiec, która się wydarzyła naprawdę, nie? A, okej. Okay. I jakby gdzieś tam ten akcent był może bardziej podbitką do żartu, ale główny żart nie kończył się na tym, że wiesz, a, Ukrainiec, beka. A, okej. Tylko wiesz, jakby był tam taki kontrast, że był, miałem jakby kolegę, który pracował w gastro na pizzy. I on był takim wyluzowanym ziomkiem i pracował z takim wkurwionym Ukraińcem. I po prostu, wiesz, jakieś tam kontrasty między nimi, takie, wiesz, taki wyluzowany, drugi wiecznie wkurwiony. Ale działa ci nadal to? Nie, i w ogóle tego przestałem mówić. Tak? No. To zmień na Gruzina. Wiesz co, ja miałem półtorej godziny chyba program, więc było z czego wyrzucać. Masz wyrzucać. No, więc jeżeli było coś takie, co wiesz, no mogłem to na Białorusina zmienić też, ale... Już uznałem, że dobra, i tak jest za długo, a to nie jest jakieś must be konieczne. No okej, rozumiem. No dobra, to co? Słuchaj, czy jesteś nadal najmłodszym komikiem w Polsce? Bo Tomek, jeżeli nie znacie Tomka, pewnie część z was będzie znała. Tomek się mienił przez wiele lat jako najmłodszy komik wiele w Polsce. Lat. I wiele lat to była prawda, tak mi się wydaje. No stary, ja cię poznałem w Państwo Miasto i nie pamiętam, w którym roku ty miałeś 16 lat i zacząłeś przychodzić na open mic'i. I ja, mi to łeb rozwaliło, że mi to kurde, jak Chappelle po prostu, kurde, wiesz, że taki młody, kurde, ja wiesz, już napierdziela. Pierwszego open mic'a w dzień wywiadówki pierwszej w liceum. I po prostu nie wracałem na chatę i mówię, dobra, to idę dzisiaj. A jak ten, jak w ogóle, jakie to było uczucie? Nie inaczej, czemu wyszedłeś w tak młodym wieku, stary, kurde? Wiesz co, bo ja już się tym interesowałem wcześniej dużo, nie? Ja nie wiem, czy, nie pamiętasz tego na pewno, ale ja miałem 15 lat, to chodziłem na was na żywo w Chemska 25, taki lokal był jeszcze kiedyś, gdzie były stand-upy. Chłodna 25. Chłodna, nie Chemska. A to jest blisko gdzieś tam Chemskiej, nie? Otóż nie. Ty też na CH. No mamy tata coś. Tata cię woził jakby, dobrze. No, także były takie jazdy, że z gimnazjum chodziliśmy sobie wieczorami na przykład na właśnie, pamiętam, że byłem dwa razy tam. Raz był Jasiek chyba z Kopcem i raz byłeś ty z Jurkiewiczem. O, okej. No musiał być dawno temu. No to było bardzo dawno temu, no to był rok 2013, początek. Kurde, stary. A jeszcze wcześniej to oglądałem na YouTubie i Comedy Central też wasze i na YouTubie, wiadomo, zagranicznych tych wariatów wszystkich. Wiadomo. Chappelle'ów i co tam był, George Carlin, wszystko co miało polskie napisy na YouTubie. I co, i skąd się wzięło to, że kurde, bierzesz, właśnie w takim wieku na scenę?
Więc tak pomyślałem, że jak wiesz, jest jakby. Ja już wcześniej o tym myślałem, żeby wejść. Nawet przed 16 rokiem. Ile masz? 10 lat miałeś? Myślałem, kurde, będę komikiem? No tak 13, 14, jak to oglądałem. No nie tyle, że będę komikiem, ale fajnie było tego spróbować. No. I, no i też już wtedy widziałem właśnie jakieś takie motywy szapelowe, że on zaczynał, jak miał 15, 16 lat i jak wiedziałem, że to jest do zrobienia w Stanach. Mhm. Więc pomyślałem, że może w Polsce też spróbuję, ale nie wychodziłem z takim nastawieniem, że to się uda. Nie, nie byłem tutaj takim dzieciakiem, że czego się dotknął, się wszystko udawało, raczej w drugą stronę, a tutaj pykło w miarę, więc no. No ja pamiętam, jak cię Adamczyk przyprowadził, ty chyba z Adamczykiem. Tak, Adamczyk był pierwszym takim, co do mnie rękę wyciągnął. No, no, no i tam i on dał, to jest taki młody chłopak, no myślę, 15-latek na scenę, co tu się dzieje. Maciek, jak jakiś drugi open mic, na jakim byłem w życiu, Maciek prowadził. No. I on tak do mnie podszedł, wiesz, jak taka postać z GTA, że mówi, nie damy cię, wiesz, tam w ręce balasów, coś takiego. Taka gadka gangsterska, nie? Coś takiego było, pamiętam, że coś takiego powiedziałem. A mówię, okej, dobra, jego się trzymam, on mnie nie wpuści do balasu. Ja pamiętam, że ty przychodziłeś i opowiadałeś jakieś takie rzeczy, które dla mnie były szokujące, że tam o elektronicznym dzienniku jakieś takie kurde żarty miałeś. Czy ja miałem 16 lat, to ja byłem u ciebie na warsztatach stand-upu w ogóle, nie wiem, czy pamiętasz. Nie, co ty gadasz? No, ja byłem u ciebie na warsztatach stand-upu. Gdzie to było? No, w resorcie w piwnicy, tam, wiesz, gdzie są teraz stand-upy. Było, tak. Ja byłem w jakiejś takiej grupie 14-osobowej. No. To był taki motyw, że to gdzieś mniej więcej zaczęło się w styczniu, a ja od października robiłem open mic'i, więc ja mogłem mieć, nie wiem, 4, może 5 open mic'ów. Tak. I z tej grupy w ogóle nikt nie robił nigdy open mic'u. Ja byłem jedyną osobą, która, wiesz, już spróbowała tego wcześniej na te warsztaty. No, no, no. I pamiętam, że na początku miałem takie wrażenie, że to jest bardzo sekciarskie w ogóle, nie? Że się spotykam z jakimiś dorosłymi typami w piwnicy i Antek mówi, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie, że jesteście na plaży. I ja miałem skizę na początku, nie? Że to jest jakaś sekta. Naprawdę? No, no, ale potem mi było spoko, się wyluzowałem potem. Ale nie dziwię się, no, nie? No, na początku tak, dorosłe nie? typy, zamknij oczy. Tak, no. Jesteśmy na plaży, coś tam, jakieś fajne takie ćwiczenie było, impro, no. Tak, bo ja robiłem impro ćwiczenia, tak, wciskałem do tych stand-upów. No wy też podejrzewam, że wtedy jeszcze tak nie do końca wiedzieliście, co tam mówić nam, nie? W sensie... Stary, absolutnie nie. Nie, totalnie wiedzieliśmy. Tak. Kurde, 2013 rok, no. To wtedy wiedział, to robiliśmy to 3 lata i wiesz. Ten. Ja wiem, że na końcu też był jakby występ w klubie komediowym, pokaz grupy jak w twojej warsztatowej. Tak. I ty podbiłeś do mnie i powiedziałeś, żebym ja był ostatni, bo ja już trochę występuję, a oni wszyscy nie występują. Tak. Ja byłem ostatni i zbombiłem. Myśmy zamknęli jako mocno. Najbardziej doświadczony dzieciak 16-letni. Także było, to pamiętam. Tak, no. Widzisz, ja wtedy się znałem i podejmowałem słuszne decyzje. Wiesz, bo analiza, wiesz. No. Bardzo ale nikt z tych ludzi nie robi stand-upu potem, nie robił. Z żadnych warsztatów moich. Nie, wiem, że Kutek robi. Nie, Kutek był na pierwszych moich warsztatach i on był z kumplem przyjeżdżał. No to ja jestem drugi, no to ty jesteś drugi. Sławek Sztajmiec przez jakiś czas robił też. Tak. I tak to chyba tyle. A nie, jeszcze Natalia Fleszar też była. Okej. Okay. Ona też, tam było trochę osób. Ale to, kurde, to jest... Mi się wydaje, że to wymaga dużo determinacji, żeby zostać w tym dużo, na pewno, stand-upie, no. Bo to kurde jednak, wiesz, to jest trudne, kurde, kawałek chleba. To. No zwłaszcza na początku fajnie, jak coś tam ci chyba delikatnie zażre, nie? Bo no. Jak na początku jest taki beton, to tak parę lat to robisz, to psycha może siadać. Ale są tacy ludzie, nie wiesz, jest beton i lecą dalej, nie wiesz, nic się nie zmienia. Ja miałem pierwsze burzowanie w życiu też w resorcie i też może dlatego wtedy myślałem, że to jest takie sekciarskie, to pierwsze burzowanie było... Też? Traumatyczne, bo nie wiem, czy pamiętasz takiego zawodnika, zawodniczkę, nie wiem, jak odmienić teraz, Angie. Angie Gettler, tak. Tak, tak. I Angie, jak ja byłem, nie wiem, po dwóch, trzech open micach, zebrał tych wszystkich open micerów chujowych, którymi byliśmy i mówi, słuchajcie, robimy grupę stand-upową. Będziemy, tak, wiesz, stand-up Polska, tak, będziemy tak. Jakby grupą. I my tak, nawet wiesz, no, dwa, trzy open mic, ja mam 16 lat, nikt nie wie, co powiedzieć. No dobra, no możemy pomyśleć, Angie. Ale Angie też był fiką straszny, nie? Że wchodziła na scenę i mówi jakieś rzeczy, Kaczyński nie żyje, coś, to jakieś straszne rzeczy, pamiętam, nie? I on w ogóle bez konsultacji, nie wiem, właśnie cały czas, jak mówi on, albo potem on. Że ona. Ona, dobra, ona, mówmy tak. Ona cały czas. Bo dla ludzi, co nie wiedzą, to był tranzysta. Była. Nie jestem pewien, nie wiem. Nie wiadomo trzeba do końca. Ją zapytać. Tak.
Także ona, ustalmy już ten zaimek, ona bez konsultacji z nami zrobiła fanpage na fejsie, zrobiła logo, wszystko, dodała nasze nazwiska i wiesz, w ogóle bez jakby pytania nas o to. Się nazywało Stand Up Collective i Angie napisała, słuchajcie, to mamy występ jutro, załatwiłam występ, zróbmy burzowanie przed tym występem, spotkajmy się w resorcie i pogadamy o swoich żartach. I z 12 albo 14 osób na to spotkanie przyszedłem tylko ja i Angie. Naprawdę? We dwójkę. Wow. Ja jechałem półtorej godziny z Judy Posławia do resortu na to. Wiesz, ja miałem 16 lat i siedzimy i to co ty masz? Ja mam o szkole coś, okej. Okay. A ja mam o byciu transwestytą. No to się powymieniajmy swoimi przemyśleniami na ten temat. Więc ja miałem traumatyczne to pierwsze burzowanie i dlatego może potem też ten resort mi się tak kojarzył, wiesz, sekciarsko, że przychodzę i dorośli typy w piwnicy siedzą w sobotę i... Tam jest komedia! Tak, to zresztą, tak dzieciaki się zaczyna. Tak się zaczyna, już weź do piwnicy, dorosłowi typy. Im zaufać i jeden na 50 przypadków cię nie zgwałcą, będzie okej. Okay. Tak, bo wszystkie 49 to straszne. Jest dramat, ty jesteś jedyny, który przetrwał. Dobra, no i co, jesteś najmłodszym komikiem? Który to jest? A właśnie, no i byłeś. Pytanie. I teraz już nie jesteś. Bo jak to liczymy? Kto jest komikiem? Co to znaczy? Czy na przykład jak ktoś jest komikiem, jak się już, nie wiem, utrzymuje ze stand-upu, czy każdy, kto wychodzi do open mic'a jest komikiem? Jakby jaka jest, wiesz, hierarchia albo próg? Ja bym, kurde, to jest ciężkie pytanie. No ale właśnie. Możemy sobie dla dobra dyskusji ustalić, że jak się już utrzymujesz ze stand-upu, czy z jakiejś komedii, z pisania żartów, okay, czy z pisania, to jesteś komikiem. To wydaje mi się, że nie jestem pewny, ale chyba Grzesiek Wójtowicz utrzymuje się już ze stand-upu i on jest pół roku młodszy. Jest w tym samym roczniku, ale jest pół roku młodszy. Pół roku młodszy, no to już straciłeś to. Więc nie, tak, tak. Grzesiek. Ale myślę, że oprócz Grześka to nie ma nikogo młodszego, kto się utrzymuje ze stand-upu. Kto się utrzymuje? Tak, mi się wydaje, że jest trochę ludzi. Także utrzymuje, że żyje z tego? Chociaż nie, w sumie tak, bo jakbyś liczył open micerów. Tak, no open micerów na pewno znam wielu. Nie, open micerów znam wielu młodszych, nie? No. Jest Szymon Jaworski, na pewno jest młodszy, jest Kuba Łaszkiewicz, fajny gości bardzo. Jest Piotr Płatek w Warszawie, on ma 18 lat. Tak, jest dużo tych gości. No, ja kiedyś miałem typa 2005 rocznik na open micu, przede mną był. No, no ale więc, ty już... Więc jakby takich jest dużo, na pewno, nie? No, ale ty się już od open mica chrzciłeś. Tak, ale myślę, że wtedy też były inne progi, nie? Bo wtedy się trzy osoby w Polsce stand-upu utrzymywały. Tak, tak. To były chyba czasy pierwszych tras z tego, stand-up bez cenzury, gdzie kiedyś mi powiedział potem Kasper albo Albert, że oni... Gal. Nawet nie, gale były później jeszcze. Wtedy była pierwsza w ogóle bez cenzury trasa i oni mi powiedzieli, że oni dołożyli do tej pierwszej trasy, że nawet nie wyszli na plus. To ty mówisz o jakichś takich właśnie 2012-13 lat. No, wtedy, no. To wtedy, no, a no tak, bo gadaliśmy, że ty wtedy zaczynałeś. O wow, no to musiało być dawno temu. No, więc też były inne progi, nie? Tak, że wtedy mogłeś się okrzyć najmłodszym komikiem. Tak, no dobra. Tak. To sobie, od najmłodszego komika do teraz, który to już jest twój program? To będzie czwarty taki solowy, nazwijmy to. Czwarty pełnowymiarowy program, dobra. Tak. I jak piszesz, jak podchodzisz do pisania joke'ów po tylu latach? Wiesz co, i obecnie takie na przykład ostatnie dwa lata, to u mnie trochę pisanie materiału definiuje ta trasa Please Stand Up, no, bo musimy mieć po prostu co roku na wrzesień nowe 15-20 minut, takie, które będzie dobre, no bo to dużo ludzi zobaczy. Mhm. Więc ja generalnie gdzieś mniej więcej koło wiosny, czyli jakiś pewnie, wiesz, ten czas. No. Nie mamy wrzesień dzisiaj, teraz albo mamy wrzesień, lipiec. Ale tak. Technicznie jest wiosna. Technicznie jest wiosna. Siadam i zaczynam sobie pisać, wiesz, nowe 20, nawet nie program, a nowe 20 minut, mhm, które gdzieś chodzę i testuję, żeby mieć po prostu jakby takie sztywne 20 minut na trasę. I potem gdzieś po trasie to się przeradza w program. Ja to rozbudowuję i... No i w tym roku mi wyszło z tych 20-15 minut, które miałem na plizie, no program, który ma półtorej godziny. Wow, to ostro. Ale dobra, od czego zaczynasz? Co jest pierwszym twoim jakby takim wejściem? Zresztą siedzisz, jest pusta kartka, nie masz nic. Jest Tomasz Kołecki. Tak nie robię. Nie, ja sobie spisuję jakieś, jak mi coś padnie do głowy, do notatnika i po prostu, jak już wiesz, muszę usiąść, popisać. No. Co mi się strasznie ciężko czasami zebrać do tego. Wiem, to jest najcięższa część roboty. No, ale jak już zawsze, jak już usiądziesz, to coś napiszesz, nie? Mm-hmm. W sensie tylko ten zebrać się, nie? To jest to najgorsze. I no i przelatuję ten notatnik, patrzę mniej więcej, co ma potencjał. A już po jakichś, nie wiem, dwóch, trzech open micach to bardziej siedzę przy nagraniach z open micu, takich głosowych na wideo i sobie tam słucham i kombinuję, co można dorzucić, co miało sens, co jest do wyrzucenia. Aha.
I jakoś tak to idzie. I z czego? Bo tutaj będziemy odsłuchiwać, o czym będzie ten fragment. To jest fragment, słuchaj, o... To jest bardzo ciekawy. Właśnie, czemu ten fragment wybrałem? Tak. On jest tak, jak wiesz, gadaliśmy długi, więc myślę, że nie przesłuchamy jakby wszystkich tych... Pierwsza jeszcze wersja ma 5 minut, to myślę, że pierwszą możemy przesłuchać. No. Ale generalnie potem to powstał około 15-minutowy beat. To jest beat, który mogłeś kiedyś słyszeć, może pewnie nie pamiętasz, w resorcie na jakimś testowaniu. On jest o ruchaniu pizzy. Tak jest, dokładnie. Okej, okay, wiem, który. I czemu ten beat? Bo jak gram tam 1,5 godziny, to oprócz tego beatu mniej więcej zawsze wszystkie idą dobrze. Mm-hmm. Że Oprócz tego beatu, tak. I to jest beat, który mógłbym śmiało wyrzucić, ale go celowo zostawiałem. I bardzo ja nie miałem nigdy takiego beatu, że jest tak, że generalnie wszystkie te żarty są spoko, nikt tam, wiesz, nie będzie żadnego problemu. Aha. A ten był beat taki, że albo traciłem tam ludzi, jak miałem fajny występ, których na końcu wyciągałem, bo on był mniej więcej, jak mówiłem, w 40 minucie programu. No. Więc już jakby jest fajny klimat, już mnie ludzie lubią, jest miło. Już dużo, dużo tak, zdobyłeś zaufania. Tak, to dużo już było, jakby krótkich żartów na początku było dużo i jakby teraz, wiesz, to jest trochę dłuższy też jakby beat, nie? A masz tak, że piszesz na początku, że takie zdobywające ludzi, małe, krótkie, a potem dopiero się rozwodzisz. Wiesz co, teraz tak zacząłem robić, bo mam dużo tych takich, powiedzmy, krótszych po trasie. Że na trasie raczej nie robiłem długiej historii, tylko... Bo na tych wielkich trasach to tak trochę nie żre. To tak, jest tak. Ciężki. To jest inne zwierzę. No. Teraz to próbuję robić. Mamy taką stand-up festival też wakacyjną. Tak, no. I ja tam opowiadam z materiału historii, jak na dołku siedziałem za zioło, którą kończę program. To jest jedna historia półgodzinna. To też jeszcze zrobimy dygresję szybką, bo to też jest ciekawa rzecz. Dawaj. Ja pierwszy raz usiadłem sobie na scenie, na hokerze i na siedząco robię. Jak mam 1,5 godziny, to godzina jest, powiedzmy, na stojąco i ostatnie 0,5 godziny ja siadam, mówię, opowiem wam jedną prawdziwą historię, to już będzie koniec występu. I ludzie myślą, że to będzie, wiesz, 5 minut szybka historia, a ja opowiadam 0,5-godzinną historię o tym, jak siedziałem na dołku za ziołho, gdzie wszystko jest prawdziwe. Ja tam bardzo mało dopisałem, może 2% są dopisane. Okay. A tak to wszystko się wydarzyło, wszystko było bardzo stand-upowo się wydarzyło, więc... Idealnie. No, idealnie. I to też jest taki temat, że ludzie, wiesz, jak chodzą na te moje występy, dużo chodzi z Jarusów, bo ja dużo mówię o marihuanie. Ty wiesz dużo o jointach, no tak. Sobie zdjęcie z i ja, wiesz, robisz, i ja więc... o godzinę nie mówię prawie nic o ziole. I oni siedzą, mówią, wiesz, kiedy będzie o ziole? I ja na końcu, słuchajcie, teraz mam historię. I oni wszyscy, nawet już mówię, to pewnie czekacie na coś o ziole i tam jest 15 śmiechów, nie? Gości, którzy siedzą, no w końcu będzie o ziole, nie? I ja im na końcu daję taką historię, która też ma trochę przesłanie, background jakiś taki legalizacyjny. No. Jakieś tam są fakty podane, też takie typu, wiesz, jakie partie są za legalizacją, czemu ta partia, więc jest jakiś tam też, nie chcę powiedzieć, że to jest mądry beat, misyjny, nie? Ale jest lekko misyjny, no, nazwijmy to. No. I dużo patologii potem, nie? Co się działo na tym czyli dołku. Klasyka. Czyli klasyka. Misja mieszana z patologią. Idealny mix stand-upowy. Idealny, polski ten, misja. Więc ja zawsze na końcu występu wyciągałem tym beatem o dołku. On był bardzo, ludzie siedzieli skupieni, słuchali, jakby tam czuć było takie napięcie. Dlatego mogłem sobie wcześniej zaryzykować i pozwolić opowiedzieć beat o ruchaniu pizzy, bo wiedziałem, że nawet jak stracę trochę ludzi, to ich wyciągnę na końcu. A czemu ten beat zostawiałem? To nie było tak, że zawsze traciłem ludzi. Było tak, że czasami tam traciłem ludzi, a czasami było tak, że idzie występ fajnie, nie ma rozpierdolu i dopiero tam tak łapie ludzi za mordę, że jest rozpierdol na tym ruchaniu pizzy. I to był dla mnie tak dziwny właśnie koncept, że albo tam stracę ludzi, albo tam się dopiero zacznie, wiesz, super występ, nie? Okej. Okay. I było naprawdę 50 na 50 bez kitu, nie? Więc to był, ja nie miałem nigdy takiego bitu, że wow, ja nie wiem... ciekawe. No właśnie, dlatego go wybrałem do twojego programu, bo znałem, że to jest... Nie miałem nigdy tak ciekawego bitu, wiesz, dlatego pomyślałem, że będzie fajnie go omówić w miarę. A zauważyłeś jakąkolwiek prawidłowość już z czasem grania tego programu, że od czego zależy, czy tak. Ludzie chwycą, czy nie? Wiesz, co to jest? Co zmienia to? Jak była trochę bardziej pruderyjna publika... to się wycofywali na tym, że było za bardzo hardkorowe dla nich po prostu. Aha. A jak byli ludzie, co lubili trochę bardziej hardkorowe, że lubili wejść w takie pojebane sfery, no. To mieli tam turbo ubaw. Czyli ty dajesz to, że to jest na publiczność, nie na coś, co ty robiłeś, że to nie jest... Myślę, że tak. Znaczy generalnie, wiesz, na zawsze, jeżeli był gdzieś tam gorszy trochę wieczór, no to wiadomo, że było gorzej. Mhm. Jak był, wiesz, lepszy wieczór, no to wiadomo, że to też jakby miało wpływ na to na pewno, ale myślę, że to nie była jakby kwestia podania. No, okay. Bo ja mniej więcej tak zawsze to tak samo to mówiłem. To ciekawe. Była, mi się wydaje, kwestia tego, wiesz, czy ludzie lubią takie trochę, wiesz, pojebane tematy, pojebane żarty, bo myślę, że ja mam taką publikę, że część faktycznie przychodzi na mnie,
a część przychodzi po prostu, że jest stand-up i zobaczymy, kto to będzie. No, no, nie? No, no. I jest tak, że na początku jest fajnie, podoba im się i potem nagle słuchanie pizzy. Ja nie wiem, nie. Dziękuję to bardzo. To jest za dużo, nie? Ale to też, żeby nie było, to jest, wiesz, to jest prawdziwa sytuacja, która się wydarzyła, ja którą ja tam opisuję. Bo to nie jest tak, to, że ja sobie siedziałem w domu, mówię, napiszę bit o tym, że ty pizzę wyruchał. Tylko to jest prawdziwa sytuacja. Jaki jest twój proces kreatywny? Jaki posiłek można? Bułki od hot dogów pasują chyba, nie? American pie. A tak byś przyznał, trochę bułka od hot doga tak kusi, żeby ją wyruchać, nie? W sensie, nie, nie kusi. Nie? No jest idealny kształt na włożenie penisa. To jest tutaj linia obrony. Bułka mnie skusiła. No, ja rozumiem, że jak ty możesz, że to pasuje. Wyżłobiony w przestrzeń. Nie, nie podpisze się pod kusi. Ja się nie podpisuję pod faktem, okay, pod stwierdzeniem, że bułka kusi. No, piszcie w komentarzach, jak uważać. Kogo kusi? Że to trochę kusi, nie? Tam jakiś, no dobra, sos. Czyli pizza cię też kusi, tak? Jakie teraz pytanie, jakie sosy, wiesz? No tak. Ale dobra, zostawmy to. Ja widzisz, takie właśnie rozkwiny, więc... Rozumiem, rozumiem. To ten geniusz tak działa, tak, ten mózg. I o dziwo niektórzy się wycofują. Tak? Czemu? Ale naprawdę były takie występy i nawet fajnie ostatnio byłem z komikiem, ja lubię sobie zmieniać support, nie? Z jednym supportem, tylko mam różnych, nie? Też mi to fajnie bardzo do występu samego mojego robi. Aha, okay. I byłem ostatnio na Dolnym Śląsku i też nie chciałem nikogo tam ciągać pół Polski, więc wziąłem takiego komika Arek Cyktor, który jest z Wrocławia. Kojarzę. No, spoko, mi też prawko zabrali, on ma furę, więc... Zabrali ci prawko? Tak, zabrane prawo jazdy 3 miesiące za prędkość. No. Na Puławskiej 102, o 2 tylko za dużo. Tam przy wyścigach dzisiaj tak jedzie o wiele szybciej. Stary, ale tam wszystkich łapią. Łukasz też tam stracił ja wiem. I tam zawsze stoją, więc ja mogłem też przewidzieć to, nie? Ale jakoś tak było, że ja wróciłem dopiero z zagranicy, nie pamiętałem. Mhm. I był policjant na motorze. Się nigdy nie dzieje. No. Zatrzymać jakieś policję na motorze, to jest jak w filmie amerykańskim, nie? Więc no, i zleciłem prawko granicy, i teraz, wiesz, teraz dobieram supporty z prawem jazdy. Super. Zresztą nawet słyszałem taką opinię wśród open micerów warszawskich, że jak najłatwiej teraz dostać support, nie materiałem, tylko jak masz prawko. Naprawdę? Tak. Co ty gadasz? No wiele komików nie ma prawa jazdy, tych co grają główne, nie? Z Rejent, wiesz, Jasiek Zalew. Czarek nie ma. No właśnie. Dużo nie mają samochodu. Nawet mi mówił Szymon Jaworski, że jakiś komik mu powiedział, już tam nie pamiętam jaki, że słuchaj, ja wolę twój stand-up od tam innego gościa, ale on ma prawo jazdy, więc no, już tak dostał w twarz. Słuchajcie, tym, to, no. są te tajniki, kurde. Kolejna rada dla was, młodzi open micerzy. Prawo jazdy. Prawo jazdy, jest... samochód. Jakiś grat nawet może być. Stara Corsa, ale... I wracając, bo otwieramy te tematy. Właśnie pierwszy występ mieliśmy w Jeleniej Górze, gdzie super ten beat o ruchaniu pizzy wszedł. Rozkręcił. Już było i tak fajnie, ale tam naprawdę mega już rozkręcił. I ten Arek mówi właśnie, ty, to jest bardzo mocny beat, fajny. A mówię, no słuchaj, to jest tak, że albo tak jest, albo mi zgasi ludzi. I on mówi, nie, no stary, nie wierzę, oglądałem to dzisiaj, nie wierzę, że to może wyłączyć ludzi. I dokładnie dzień później mieliśmy występ, gdzie idzie bardzo fajnie, a na ten jakby ruchanie pizzy totalnie wyłączyło ludzi. Oh, wow. Nie mówię, że jest bomba, ale o wiele mniejsze reakcje, o wiele tracisz ten. I potem oni się wyciągają, na końcu jest super dalej, nie? Ale faktycznie drugi występ był w Lubinie. Lubin, kojarzę. Gdzie była bardzo fajna publika w tym AB Cezar, nie? Ale faktycznie, no też była pizzeria, więc może to... może to... I jeszcze zauważyłem jedną zależność od tego, pytałeś, czy to lepiej wchodzi, czy to gorzej wchodzi. No. Jak dużo ludzi zna ten fakt, jako tą prawdziwą jakby sytuację, okay, że jest prawdziwy fakt, że koleś jakby uprawiał seks z ciastem do pizzy. Mm-hmm. Ja wchodziłem w ten biznes, zaraz posłuchamy, tak, że mówię, słuchajcie, ja wam zaraz powiem newsa i chcę sprawdzić, ile z was go kojarzy, więc jak go powiem, dajcie brawa, jeżeli kojarzycie. I jak był motyw taki, że wiesz, dużo osób biło brawo, jak powiedziałem tego newsa, że dużo osób kojarzy, to on szedł o wiele lepiej ten news. Jak było tak, że mało osób kojarzy, to wciąż były te wieczory, że mało osób kojarzyło, on szedł bardzo dobrze, ale często było tak, że on szedł fatalnie. A odległość od wydarzenia, w sensie w czasie, nie... Myślę, że tu nie, bo to nie jest takie coś, co jest dalej na temacie, nie? Ten... Nie, właśnie o to chodzi, że im tuż po wydarzeniu mi się wydaje, że mogły być mocniejsze reakcje, bo ludzie wszyscy kojarzyli to, albo przynajmniej to było żywe przez jakiś czas. Myślisz, że tak było, że dużo osób ja to kojarzyło? Ja się cię pytam. Ja myślę, że dużo osób w ogóle o tym nigdy nie słyszało. Dużo osób, okej, okay, dobra. Że to nie był taki głośny news, który był chodliwy i jakby on jest teraz na czasie, o tym może zrobić stand-up, potem to będzie martwe, bo myślę, że nawet jak on był
chodliwy, to wciąż mało osób o tym słyszało. No to w sumie dobrze. To, w sumie to nie dobrze, jest tak, to nie jest taki news, który wiesz, obiegł Polskę, że typ pizzę wyruchał, nie? No, to jest wiesz, lokalna ciekawostka, nie? Im bliżej byłem Wielkopolski, im bliżej byłem Poznania, bo to się w Murowanego się nie wydarzyło, tym mocniej to wchodziło. Czyli lokalnie tam tak. Słyszeli to. Okej, no właśnie, czyli jednak znajomość tego mocno... Finalne nagranie jest z Poznania, gdzie... Zresztą zobaczysz zaraz, no. Dobra. A mam pytanie jedno, po tego, co powiedziałeś tak, nie wiem, jakiś czas temu, że mówisz, że siadasz na końcu i że... W ogóle teraz zauważyłem, że dużo komików siada, że teraz jest siedzenie na hokerze, to jest, kurde, nowy trend. Że opowiem wam prawdziwą historię. Czy ty nie uważasz, że to jakby podważa wszystko, co do tej pory się wydarzyło? Że jakby tą iluzję... prawdomówności na scenie, że to ten żart, ale takie moje życie, bla, bla, bla. Myślę, że nie wiem, czy podważa, bo ja nie mam takich dużo żartów stricte, gdzie mówię takie rzeczy, które ludzie by mogli pomyśleć, co się naprawdę wydarzyło. Czyli, że ty teoretyzujesz o różnych rzeczach, a nie, coś że... tam, wiesz, co Robert Lewandowski zrobił, wiesz. No tak, bo to nie jest w sumie jakieś w tam, coś miałem, wiesz, że pomyliłem przycisk AC w samochodzie, takie, wiesz, na początku dużo takich skrótkich żartów, więc myślę, że to nie burzy obrazu na koniec, że ja usiądę i powiem, teraz będzie prawdziwa historia, a to wcześniej wszystko dobre brednie. Rozumiem. Bo ja wcześniej też nie wchodziłem w takie dłuższe jakieś, wiesz, rzeczy z mojego życia. Były jakieś tam delikatne, typu, wiesz, coś tam z moją dziewczyną, no to ludzie mogą sobie tam, wiesz, sami zastanowić się, czy to była prawda, czy nie. Mhm. Ale nie było takich stricte jakichś bardzo uczuciowych dla mnie rzeczy. Okej, rozumiem. Dobra, że dobra. Nie pomyślałem, czyli... że nas skłamał jakoś. No. Bo ja właśnie mam tak, że ja opowiadam rzeczy ze swojego życia zawsze i mam takie, że kurde, jakbym teraz nagle powiedział w połowie programu, a teraz mam coś prawdziwego, powiem tak, to chwilę, to wszystko, co do tej pory to nie było. Ja też tam jakby kumam... z mojego życia rzeczy, ale to nie są rzeczy, które aż tak jest ważne, czy to było prawdziwe, czy nie. Okej, kumam. Może w ten sposób powiem. Dobra. Czemu usiadłem jeszcze, to możemy dokończyć, jak jestem godzinę, stoję i nagle sobie usiądę, ja się czułem, że się zmienia w ogóle klimat na sali. To prawda. Że jest zupełnie inaczej i jak też jakby tam ten historia jest taka, że czuję, że naprawdę każdy, nawet jak nie ma co chwilę salwy śmiechu, to że każdy siedzi i słucha, co się zaraz wydarzy. Tak, bo jest takie napięcie w tym, wiesz, co na tym dołku było. Ale to jest właśnie taka mała rzecz, jak usiąść, albo na przykład jak ludzie się nabijają z Szumiego, że mikrofon daleko trzyma, ale właśnie kurde, to jest to nasz brak teatralnego wyszkolenia, że nawet, wiesz, ściszenie nagle, mówienie trochę ludzie nagle, o Jezus Maria, czego posłuchać, teraz coś ważnego się dzieje, to jest jakaś, wiesz, tajemnica czy coś. I te takie zmiany małe, z których my jeszcze nie korzystamy, one wejdą, mi się wydaje, do stand-upu z czasem. Szumi miał fajną obserwację, co jest, bo ja pierwszy raz usiadłem i myślę, że całego programu bym nie dał rady na siedząco zrobić. Te ostatnie pół godziny, bo akurat mi to energię pasuje. Zabiera. Tak, tak, ale tam jest idealnie akurat potrzebna jakby wolniejsza energia. Mhm. Ja nawet zauważyłem, że jak siedzę, to wolniej mówię, bo normalnie szybko ten mówię materiał, a jak usiądę, to jestem w stanie trochę spokojniej pogadać. A Szumi fajną rzecz zauważył, którą też zauważyłem u mnie, ale nie powiedziałem tego na głos, dopóki Szumi tego nie powiedział na głos. Mm-hmm. Wiesz, o co mi chodzi? Nie wiem, czy tak, to rozumiem, że on to nazwał. Że jak wstaniesz z hokera, bo ja parę razy też wstaję podczas tej historii, żeby coś pokazać, to jest taki strzał energii. Że wiesz, nagle jak wystrzeliłeś tego hokera, to okej, teraz ludzie mają w głowie, teraz będzie akcja. Tak, teraz tak, coś tak. się wydarzy w tej historii. Tak, 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 to prawda. Więc, i to też jest fajny zabieg, taki teatralny, jak to nazwałeś, powiedzmy. Tak, tak, to jest fajne narzędzie. My nie korzystamy z tych narzędzi za często, ale to prawda. No dobra, to co, przechodzimy do twojego pierwszego słuchania, jak facet uprawia... I tak, też jest jakby motyw taki, że ja po trasie Please Stand Up miałem 20 minut, które powiedzmy gdzieś tam były pewne. A chciałem zrobić program na początku, tam było 50 minut, potem godzina 15, tam finalnie półtorej godziny wyszło. No. Ja przez 2,5 miesiąca jeździłem po Polsce robiąc testy. Nie robiłem tego nigdy wcześniej, tylko jechałem od razu z programem, a teraz sobie zrobiłem dużo bardzo takich występów po 150 osób w klubach po Polsce testowych. No. I te pierwsze nagrania są właśnie z takich występów testowych, ale już jako z całym programem testy. Okej, rozumiem. Czyli tutaj jedziesz, i to się nazywa testy, ale już tak, to całość... To jest chyba w Zielonej Górze, w Jazz Kino, taki lokal bardzo fajny. Zielona Góra, Jazz Kino. Nie... Na 70 osób, taki akurat pod testy idealne. Super, no. dobra, no to jedziemy. Ale najdziwniejszy chyba klimat miejscowości, no, nie jest klimat miejscowości, to jest po prostu dziwny news z mojej miejscowości, jaki słyszałem podczas pandemii, chcę się z wami tym podzielić, popierdolony news, po prostu posłuchajcie tego, nie wiem czy słyszeliście, co tutaj się dzieje panowie, bo wy tutaj widzę gaduchę, jeszcze macie swoją, to nie ma problemu, tylko wiesz, że oni się, ludzie zapłacili, no, na klimat. Dobrze, jakiś jeszcze wyleciał. O co mi chodzi? Nie wiem, czy słyszeliście ten news pandemii, że słuchajcie, w Wielkopolsce, w małej miejscowości, pewien gościu
wyruchał pizzę. Kto słyszał tego newsa? Delikatne brawko, przekle. Kto słyszał tę informację? Jest dużo osób, więc jest jeszcze tak, że może dobrze pójść. Że gościu wyruchał pizzę, poproszę brawo. Kto o tym słyszał? Jest trochę osób, nie wymyśliłem sobie tego, jest prawdziwy news. Jak chcesz mówić, to po prostu pauzuj. Spaka, spaka. I ten, bo będzie mi łatwiej wtedy dźwięk na nałożyć i ludzie będą kumali, co mówimy. Ty wyruchał pizzę! Gdzie? Pogadajmy o tym przez 5 minut. Zaraz wytłumaczę wszystko. Gdzie, co? O tym będzie 5 minut. Ja nie mogę się doczekać. Dla tych wszystkich, co nigdy nie słyszeli o tym... Okej, nie ty wyruchał pizzę. Kucharz. Nie wiem, czy to coś zmienia, czy to jakoś poprawia sytuację, że ludzie mają takie, o, mam nadzieję, że tą pizzę wyruchał profesjonalista, nie wiem. Już wam mówię, o co chodzi. Jeżeli nigdy nie słyszeliście tego newsa, prawdziwy news, możecie to sprawdzić, jak wyjdziecie z występu, już wam mówię, o co chodzi. Cała sytuacja zdarzyła się w małej miejscowości na Wielkopolsce. Mała miejscowość nazywa się Murowana Goślina. Bardzo mała miejscowość, około 20 tysięcy mieszkańców. To jest na tyle mało, że jak wyruchasz pizzę, to już cię wszyscy kojarzą. Nie jest ogromna zielona góra, że tam masz pod Sulechowem wyruchać arbuza i wracasz do zielonej góry, jak gdyby nigdy nic, nie? To już jesteś pizzodymaczem do końca życia, już wszyscy wiedzą, mama jest zła, jest źle, więc... Ja bym ciekawy, jak to wyszło na światło dzienne? Bo to nie jest tak, że wiecie, policja przyjeżdża, przyłapała go, o, rychła mam pizzę, lec do góry, kurwa do góry, nie. Musiałem jakoś wyjść. To też nie jest taka sytuacja, że się kumplom na melanżu tam chwalić, o, ale wczoraj margaritę jebałem, o. Słuchajcie, sprawdziłem. Jak to wyszło na światło dzienne? Okazuje się, że ten typ nagrał film, jak rucha tą pizzę i wrzucił na portal randkowy. Co za pomysł? Tak było. Wucham na ruchanie pizzy. Co za koncept genialny. Ja jestem ciekawy, wiecie, jaki wieczór musiały mieć wtedy dziewczyny na Tinderze w Wielkopolsce. Siedzą po prostu wieczorem, przeglądają Tinderem, a takie lewo, lewo, lewo. On wrzucił to na Tindera? Wrzucił to na portal randkowy. Ja zrobiłem, na początku była taka wersja tego żartu, potem to jest wyrzucone, że on to wrzucił na Tindera i dziewczyny se przeglądają. Tutaj na audio nie będzie widać, bo tam jest act out, że wiesz, po prostu se lecą tak, i mówią wow, nie? Tak. To. Ale nie, on nie wrzucił tego na Tindera, on wrzucił to na jakiś taki portal randkowy. Nie wiem, jakie są portale randkowe dla, wiesz, starszych ludzi, no. Ale są jakieś. I on wrzucił nagranie i to jakby tak w ogóle policja to znalazła. Ale policja się tym zainteresowała? Tak, ja mam potem, wiesz co, dobra, ja, to dlatego nie, to powstał 15-minutowy bit. Okej, okay, bo... rozumiem, okej, okay, dobra. Lewo. I będzie ciekawe, jaka kara czeka teraz? Jaka jest kara przewidziana w polskim prawie? To może dowiecie się na studiach. Jaka jest kara przewidziana? Możesz na pauzę. Tam był taki callback, że studenci prawa siedzieli, nie? Okej. Więc ja też tam rzuciłem, może dowiecie się na studiach. To nie było nic, co w materiale miałem. Okej, rozumiem. Czyli to jest nawiązanie do tego, co na miejscu było. Nie chcę powtarzać cały czas ruchanie pizzy, jakoś nazwę tą czynność, za pizzing. Jaka jest kara w polskim prawie za pizzing? Okazuje się, że mandat. Że nie masz pójść do więzienia za pizzę, że mandat. Co oznacza, że jakiś policjant musiał wypisać ten mandat, nie? Bo to musiało trwać parę dni, wiecie, swoją drogą, który pierwszy policjant powiedział to w internecie, że no, mamy sprawę, nie wiecie. Kto to znał? Chyba kojarzę tego gościa, chyba... Chodziłem z nim do podstawówki, trzeba to wyjaśnić na komendzie. I wiecie, to trwało parę dni, że oni siedzieli na komendzie, co mamy z nim zrobić, mieli swoje dochodzenie, on na pizzy swoje dochodzenie. I po paru dniach w końcu policja odrała. Dobra, słuchajcie, trzeba wlepić mu mandat. Leszek, jedź, wlep mu mandat. Jakiś policjant Leszek musi tam jechać do tego gościa, słuchajcie, zadzwonić domofonem, spojrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć... No panie Marku... No wyruchał pan tą pizzę. 300 zł to jest najmniej, ile mogę zaproponować. A Marek jest pojebany, on rucha żyrando. Ej, ale muszę jeszcze coś zbić. Halo, ej, ej. Głupie, kurwa. I oczywiście jakby większe konsekwencje ponosi właścicielka lokalu. Właścicielka lokalu musiała zamknąć pizzerię, zamknąć lokal, ogłosić upadłość. Chociaż moim zdaniem za szybko się poddała. Miała jeszcze ostatnie koło ratunkowe. Telefon do Magdy Gessler. Ja bym chciał zacząć kuchenne rewolucje w tym lokalu. Pani Magda jest taką ekspertką, no to niech to kurwa z kolan podniesie. To co, kurwa.
Ja bym chciał dodać, to byłby wyjebany odcinek, jakby to powstał, genialny odcinek, bym oglądał Gesserową, na pewno. Ja bym chciał zacząć ten odcinek, że ona przyjeżdża, jeszcze nie wie o co chodzi, mówi, o, jesteśmy w murowanej gościnie, słuchajcie, jest pizzeria, chodźcie ze mną, do środka. Chodźmy do środka. Wiecie, jak to jest w tych programach? Magda, zanim idzie na kuchnię i ocenia tych śmieci, najpierw zamawia i kosztuje produkty. Zamawia tą pizzę, dostaje. Całkiem dobra, ale ten ser w brzegach jest taki słony, nie wiem o co. O Jezus, przebrnęliśmy przez to, przebrnęliśmy. Okej, dobra. Także możesz rozumieć, czemu się czasami ludzie wycofywali, nie? No, on jest bardzo obleśny, ten żart. Jest obleśny, na tle wcześniejszego, co ja mówię, ja nie mówię takich hardkorowych rzeczy wcześniej. No. Ale raz, mi się to bardzo w ogóle podoba ten temat i chciałem jakby o tym mówić. Wiesz, te bardzo, ty pizzę wyruchał, nie? I dwa, że uznałem, że jak będę jakieś takie przemycał delikatnie, bardziej hardkorowe treści, no, to już na kolejny program przyjdą właśnie ci wariaci, którzy lubią takie hardkorowe. A trochę, wiesz, nie chcę też odsiewać ludzi, bo ja bardzo, wiesz, doceniam wszystkich, co przyszli. Nie chcę robić odsiewu, że ci mają nie wracać. Ale wiesz, no ktoś mniej więcej będzie wiedział, okej, dobra, ten gość może coś takiego powiedzieć, to wiesz, podziwamy, ja pójdę się sobie na kogoś grzeczniejszego, a wiesz, a ci, co lubią troszeczkę bardziej hardkorowe żarty, wiesz, mogą przyjść do mnie, nie? Więc chciałem robić taki wiesz, może nie cały program, ale taki delikatny fragment, wiesz, że trochę bardziej ja lubię sam bardzo hardkorowe takie stand-upy, żarty. Wiesz, obejrzałem wczoraj przed Jimmy'ego Carra, którego zawsze średnio lubiłem, a wczoraj obejrzałem i mi się bardzo podobał. Ale ten nowy? Ten nowy, no, Dark Material, no. A, właśnie, nie obejrzałem tego jeszcze. Ja nie lubiłem jakoś za bardzo Jimma Carra. Byłem na żywo nawet w Warszawie, doceniałem go, ale był męczący po prostu dla mnie, że szybko, po 10 minutach. Tak, ja też tak mam, że 10 minut tych one-linerów już mam tak. Tak, a ten jest bardzo fajny, obejrzałem całą godzinę i wiesz, takie, nie kończy się każdy żart na tym, że on rucha komuś matkę, jak kiedyś było. Kiedyś tak było, że każdy żart jest to, że on matkę rucha. A teraz były, wiesz, różne, hardkorowe te żarty on ma, nie? Mogę ci jeden taki zespoilerować. Dawaj. Że on mówi, jak najlepiej uniknąć gwałtu. Po prostu powiedz tak. No, takie hardkory lecą, ale on ma fajny crowd do tego, tam wchodzi to super, nie? No bo oni przychodzą, nie wiedzą na co przychodzą. Tak, dokładnie, nie? Nie jest ten. Ja lubię takie żarty, nie? Więc ja chciałem tak delikatnie, może wiesz, trochę obleśny. I motyw też był taki, że ja jakby pierwsza część tego żartu to po prostu faktowo przedstawiam, bo wiele osób nie wie, o co chodzi, więc ja mówię, gdzie to się wydarzyło, o co w ogóle chodzi. Gdzieś tam staram się żarty jakieś wrzucić, ale to nie jest dla mnie główna część żartu. Okay. A główna część żartu dla mnie jest wtedy, kiedy jakby sobie wymyśliłem całe kuchenne rewolucje, jakby wyglądały w tym lokalu, gdzie wiesz, kucharz pizzy rucha. Okej. Okay. I to jest jakby, w tą stronę poszedłem i myślę, że tą jakby sytuację rozbudowywałem. No właśnie, chcę zapytać, co odbierz się od tego i co robisz? Jak powstaje z tych 5 minut 15? Co cię najbardziej jakby zainspirowało tutaj, nie? Że który fragment? Co było, jak słuchajcie na początku, no tutaj powtarzasz informacje, on ci ten cały czas powtarza ten koleś pizzę wyruchał i tak jakby, żeby dojść do tego, co można by jednym zdaniem powiedzieć, tam ze 2 minuty ten zbieram, więc to musiałeś pewnie wyczyścić, więc tam pewnie na początku mniej, ale to znaczy, że musiałeś dopisać prawie 12 nowych minut. Wiesz co, początek jest taki, że tam wcale nie jest wiele skrócone, nie? Naprawdę? O, to powtarzasz to dużo, czyli ty chcesz jakby dać im do zrozumienia, ja chcę im dokładnie wytłumaczyć jakby o co tam się wydarzyło dla tych, co nie wiedzą, no, nie? Okay. Że jakby wiesz, nawet jeszcze powtarzam to, wiesz, drugi raz, nie? Żeby podkreślić, bo czasami ja miałem wrażenie, że ludzie myślą, że coś i wyruchał pizzę, okej, nie? A ja chcę zrobić to, zobaczcie, jakieś to jest pojebane, nie? Okay. Gość tutaj, wiesz, wyruchał pizzę. Tam jest trochę pozmieniane, nie jest jakby jeden do jeden. Ale bardziej jakby poszedłem w to, żeby rozwinąć tą całą sytuację, wiesz, w kuchennych rewolucjach, nie? Bo mi jest śmiesznie bardzo ta wizja, nie? Że wiesz, oni dzwonią po gościa, wiesz, że po Magdę Gesslerze przyjechała, bo ty pizzę na kuchni rucha. Bardzo mnie ta wizja śmieszyła. I jakby uznałem, że to trochę rozbuduje, więc w tą stronę poszedłem. Okay. Plus często też mi się jakby dochodzą takie rzeczy, że ktoś coś powiedział na publice. Mi dużo na scenie na przykład też często dochodzi różnych żartów. O, okej. Okay. Że coś ci doszło na scenie? Pamiętasz z tych rzeczy? Tak. Potem mi doszło na scenie, to już będzie w kolejnym nagraniu, że i tego nie napisałem wcześniej tego żartu, a powiedziałem go na scenie jakoś tak po prostu i to fajnie siadło, zostawiłem. Że jak oni dzwonią po sam telefon, jak oni dzwonią do Magdy Gessler, na zasadzie, że pani Magda, musi pani przyjechać, straszne rzeczy się dzieją na kuchni. No. I powiem pani tak, zmiana wystroju nic nie pomoże. Nie? I to, no, na scenie to doszło i to zostało. Super. To zawsze fajnie wchodziło, nie? Bo na zawsze pierwsze co robi, to wiesz, zmienia wystrój knajpy, nie? To jest ta pizza, to wiesz. Kolor ścian tego nie uratuje. Musisz przestać to powtarzać, bo ty powiedziałeś tyle razy gości rucha pizzę, że wiem, żółty dolar, to ja się tam zgłoszę po żółtego dolara. Dlatego nie wiem, czy też zauważyłeś, ja tam powiem
zastąpiłem słowo ruchać pizzę, jeszcze raz powiedziałem. No znowu, jeszcze to. Raz. Zastąpiłem. Wiesz, co tam mówię? No. Pizzing. No pizzing, tak. Tak, tak. I możemy tak. teraz mówić cały czas, tylko że już ludzie wiedzieli, bo nie wiem, czy to słychać z tego. To już nie? wiedzą, gwarantuję ci, pizzing. Że... Pizzing. Także jak robił pizzing, też mi się podoba to określenie. Ja w ogóle swoją drogą mogłem wybrać mnóstwo bitów z tego programu, które fajnie wchodzą i są miłe i byśmy pogadali, ale tak, specjalnie ten wziąłem. Ale to nie, to dobrze, ja się cieszę, bo podoba mi się, bo jeszcze nie braliśmy, nikt nie przyszedł z bitem, który czasem działa, czasem nie działa. No. I to jest bardzo ciekawe, bo to się... Ale czasem działa tak, że aż za dobrze działał, nie? Więc to było tak właśnie, jakby on działał czasami trochę, a czasami nie, to bym go wyrzucił. Ale czasami był fenomenalnie działał. Bo mnie kusi, ja nie wiem, to może moje zboczenie, że znalezienie, co ty zrobiłeś innego, w sensie komik, akurat tutaj ty, że to super aż tak działa tego dnia, bo kurde, jakoś nie chcę mi się do końca wierzyć, że to zawsze jest tylko i wyłącznie kwestia publiczności, że przychodzą z wyrole i oni mówią, ta, dawaj to, nie, jedziemy. Ale kurde, może tak jest, ale nie wiem, ja też długo tego szukałem. Co? I nie udało ci się znaleźć. Nie? Ja bardziej to traktowałem na zasadzie, mówię to dzisiaj tak jak zawsze i zobaczymy jak dzisiaj. Ciekawe. Ja też mam taki beat, jak teraz o tym mówisz zupełnie szczerze, mam też taki beat, który mi czasem działa tak, że po prostu niszczy ludzi, a czasami jest taki, że po prostu oni są takie i on też jest trochę obrzydliwy. I ja się zawsze... I jedna kwestia też, która może być, to to, że ja dosyć długo gram, a nie wiem, czy ja umiem tak długo jeszcze występować. W sensie na zasadzie tak długo być na scenie na przykład ponad godzinę. A ile teraz trwa program? W sensie, bo mówię, że półtorej godziny, tylko plus już, Już rąbiesz półtorej godziny pełne bez przerwy. Tak, to jest długo. No, to jest bardzo długo i ja zauważyłem, że nawet nie tyle, że może czasami po prostu nie jestem w stanie energii trzymać półtorej godziny. Bo czasami nawet nie, że jakby gorzej, ale w różnych momentach na chwilę mi ludzie gaśli i ja musiałem się złapać na tym, okej, dobra, muszę, wiesz, jakby wejść tą swoją trochę bardziej postać komiczną. No. Bo na chwilę, wiesz, wypadłem z tego. Ale to też jest, ale to pamiętaj, nie jest, że to nie jest się aż... śmieją półtorej godziny, to jest fizyczna czynność, dokładnie. Gdzie oni muszą mieć w jakimś gdzie punkcie jeszcze jest odpocząć. Support, jeszcze jest coś tam wcześniej, nie? Tak, nie jesteś w stanie fizycznie się śmiać, ludzie wiesz... Dlatego też może to było to, że jest po 40 minutach jest bit, który nie jest aż tak mocny, jak te wcześniejsze bity, bo on też nie był aż tak mocny, jak wcześniejsze, nie? No. I okej, to tutaj odpoczniemy, to też mógł być jeden z argumentów. Tak. Ale wiesz, to nie tłumaczy, czemu nagle tam czasami dopiero łapałem ludzi i był nagle, wiesz, super, nie? Kurde, ciekawe, ale czy ty... Dlatego to jest właśnie ciekawe, dlatego to wziąłem tutaj. No to jest super, to jest właśnie bardzo dobre do rozkminienia. Czyli ty robisz tak, że masz support, ile on robi przed tobą minut? 20 parę. I jest przerwa, czy nie? Przerwa. Jest przerwa, 20 minut i potem ty wchodzisz i robisz tylko półtorej godziny. Tylko półtorej godziny to było ostatnie, może wiesz, miesiąc, dwa. No rozumiem, wcześniej, ale no, wiesz, to godzina 15. Zaczęło się powiedzmy od 50 minut i potem głównie była godzina 15, doszło do półtorej. I czy a to inne pytanie, jakby szukając, co tu może być. Czy na przykład zauważyłeś, że zawsze w jednym punkcie, że po 45-50 minutach trochę ci się dało na 10 minut? Czy nie, różnych punktach to zauważyłem. W momencie, kiedy zauważyłem, że trochę nie trzymam jakby fasonu. Tak, czyli, że się ty się męczysz i nie trzymasz postaci. Tak, że ja, wiesz, jakby trochę klepię po prostu na zwyczajnym świecie, nie? Że jakby nie jestem tak, jakbym to pierwszy raz opowiadał, tak jak zawsze trzeba opowiadać, wiesz, jakbyś pierwszy raz mówił. Tylko jest trochę klepie, no to, ale wtedy umiałem się też jakby złapać na tym i z powrotem nie klepać. Mm-hmm. I to czasami było, miało miejsce, nie? Ale tutaj jakby aż na to pizzing, żeby nie użyć innego sformułowania. To tak już po ptakach, ale już dziękuję. Już po ptakach, nie? Ale specjalnie jak wiedziałem, że dochodzę do tego momentu, że to zaczynam, to aż się łapałem na tym, że sam się mobilizowałem bardziej, że okej, dobra. Teraz wiesz, aż sam tak, było widać, że ja się zaraz ekscytuję się, że coś zaraz powiem takiego, co, mnie to na przykład prywatnie, mnie to bardzo śmieszyło, nie? W ogóle cała ta rozkwina, cały ten więc ja jako łapałem dodatkową energię, jak miałem to opowiedzieć, nie? To szczególnie jak oni odchodzili, ale to jest kurde ciekawe. No dobra, to co? To teraz puszczamy który? Trzeci czy drugi? Bo ten drugi mówię, że jest długi. Możemy drugi puścić i poprzewijać trochę. Ten początek możemy przewinąć, bo już wiemy jakby jest zarys sytuacji, o co chodzi. Czyli największe zmiany następują dopiero przy Magdzie Gessler tutaj w tym punkcie. Plus właśnie to, co chciałem powiedzieć, że mi często ktoś krzyknie coś ten i się wydarzyła sytuacja w Warszawie, kiedy ja pojechałem w Warszawie, a w Lolku na Mokotowie, to nie jest nagranie z Lolka, ale tam... gdzie po występie ktoś do mnie podszedł i powiedział coś na temat tego. I ja z tego zrobiłem dodatkowe 3-4 minuty. Wow, super. Ale że nie, nie chcę trochę spoilować, kto podszedł i co powiedział, bo to będzie zaraz to. Chyba, że mam powiedzieć, to mogę też... Nie, dawaj, w materiale się ten. Potem dopowiesz. Wreszcie zapauzujemy i dopowiesz. Czyli ale to jest taka sytuacja, która się bardzo rzadko generalnie... Że ktoś ci coś fajnego podpowiada? Że osoba, która to mówi, jest bardzo niespotykana i co ona mówi, jest bardzo... Okej, dobra, nie pomyślałbyś. Zdradzaj, no.
Czyli dobra. To nie jest ogromne jastrzębie, że tam masz wyruchać grejpfruta na Manhattanie i wracać do centrum, jak gdyby nigdy nie. To jest w Jastrzębie Zdrój nagranie i tam będzie też, jest chyba dwuminutowy moment, jak dziewczyna po prostu ze śmiechu, cały czas jakby jej śmiech przeszkadza i ja to przeczekiwałem trochę i coś komentowałem. A, że aż więc też możemy to przeczyć. No, dobra, dobra. Ja to nazywam orgazmem komediowym takim, że tak, no bo są takie czasami, nie? Rzadko się zdarza, ale także takie delfiny, że aż się ktoś dusi, nie? Tak, tak. I jakby tak. Na przykład, wiesz, ja bym chciał, że ktoś się udusił kiedyś na moim występie, że napisali w gazecie, że żart był tak dobry, że Piara się udusiła. No byś tak sprzedawał dobrze potem. Właśnie pytanie, czy byś się dobrze sprzedawał, nie? Czy nie, idę na niego. Kurwa, ktoś umarł ze śmiechu? Kurde, idziemy na niego. Albo byś miał wtedy bombę, bo ludzie przychodzili, ja się nie będę śmiać. Bo nie, no zobacz, jak masz te wszystkie nagrania komików, co wrzucają, że wiesz, heklera tam zamknąłem, to tak. Przychodzą właśnie specjalnie heklerzy, żeby... No tak, tak, więc tak. Więc myślę, tak, że na to, tej zasadzie, no. To jest ta klątwa ludzi, którzy gadają, jak Kutek czy Magda tak, Kubicka, tak. Że ona musiała przestać gadać z ludźmi, bo po prostu za bardzo. No dobra. To już wszyscy wiedzą, już. Wszyscy są wkurwieni i mama jest zła, więc źle. Jesteś pizzodymaczem do końca życia, jest przejmane, nie? Ja bym ciekawy, jak to wyszło na światło dzienne. Musiałem jakoś wypłynąć, nie? Bo to nie jest taka sytuacja, że się kuflą na melanżu chwalisz tam. O, ale wczoraj Margaritę jebałem? Nie, no. To musiało... Nie masz najbardziej przejebane miejsce w tym stand-upie, co? Ja co chwilę się łudzę, że on mi na stojąco chce aplauz zrobić. To nie, to kibla. To ci co? To był taki motyw, że jak ktoś chciał wyjść do kibla, to musiał, wiesz, trzy osoby musiały wstać, nie? A, bo tak i bardzo było. Często ktoś wychodził i ja, wiesz, jakby zrobiłem z tego, że się cały czas łudzę, żeby to ciebie na stojąco dać brawa po żarcie. A, okay. Aby kogoś do kibla puszczacie po prostu. Okej, okay, dobra, dobra. Prawdy klasy, znaczy ja byłem, przepraszam, myślę. Na tej pizzy, nie? No tak, nie wiem wam, jak to wyszło na światło dzienne. Ja zrobiłem research, okazuje się, typ nagrał film, jak uprawia seks z ciastem do pizzy, tak? Z takim szczytem, wiecie, tam w kulce. Jakby to miał poprawić. Nie chcę też cały czas powtarzać się, że uruchał pizzę, jakoś wymyślę nazwę na tą czynność. Jak robił... pizzy. Typ normalnie nagrał film, jak robi pizzy, nie? I wrzucił na portal randkowy. Rozumiecie? Rozumiecie ten koncept? Ten myślał, że porucha na ruchanie pizzy. Wow, to jest kurwa progresywne myślenie. Ugotujmy coś razem. Słucham? Ugotujmy coś razem. Taki opis na Tinderach. Super. Bardzo mi się podoba, na plus. To dodałeś potem, czy nie? Nie, nie. Zapisz to, Łukasz, ja będę mówił. Tantiemy tam na bar. Pizza, no, już masz zapauzować? Ale to typowe robienie, że dziewczyny chcą z czegoś pojebanego zrobić romantyczne. Aha. Typowe babskie takie gadanie, że Nadia, jak on ruka pizza, słodziak, ugotujmy coś razem. Ciekawe. Myślałem o tym takie, coś robiłem na open micu 2-3 razy, to powiedziałem, ale średnio się... Nie, nie weszło. Nie, nie. Okay. Pizza albo szarlotkę, nie? Co jeszcze byście wyruchali z jedzenia? Widzę, że otworzyliśmy panel dyskusyjny. A tam ludzie zaczęli krzyczeć, co by wyruchali z jedzenia, no, też był taki ja pierdziele. No, więc to dużo od publiki naprawdę zależał ten beat. No. Okej, okay, rozumiem, jaki klimat się zrodził. Niektórzy się wycofują, a niektórzy dopiero mówią, dobrze, jest, jedziemy. No. Wow. Ja kiedyś mango próbowałem, ale pojebane, nie? Nie, no to jest, przynajmniej, jak wiecie, jest kupić celby normalnie ten. Jestem ciekaw, co poczuły wtedy tego wieczoru dziewczyny na Tinderze właśnie w Wielkopolsce, nie? Że siedzą tam sobie w swoim łóżeczku, wiecie, w piżamce, bezpiecznie, ciepło, tutaj jakaś herbatka jest zrobiona, tu jakaś w kącie, nie dojezna pizza. A ty, pauza. Wiesz co, tutaj zauważyłem, bo to powiedziałeś przy pierwszych testach, że jaki miał wieczór dziewczyny w Wielkopolsce na Tinderze, tak. To było duże śmiechy. I ja mam wrażenie, że teraz te śmiechy zostały zabrane przez tą gadkę chwilę wcześniej z publicznością, bo teraz moje pytanie, czy tu normalnie zawsze miałeś śmiechy po tym, jak powiedziałeś, jaki dziewczyny miały wieczór w Wielkopolsce na Tinderze tego dnia? Ja finalnie później w ogóle cały ten wątek Tindera wyciąłem. Wyciąłeś go? Tak. O, w ogóle go nie ma. O, to tak. Ciekawe. Bo dla mnie czasami zauważyłem, że jeden żart może zabrać ci śmiechy z drugiego żartu, że jakby, że wtedy on tak przylatuje, bo tutaj było coś bardzo śmiesznego i on po prostu kompletnie traci powietrze. To jest, wiesz co, ten motyw właśnie, kiedy ja jeździłem sobie 2,5 miesiąca i testowałem po klubach, to no. Ja mówiłem po prostu wszystko. Nie okay. Ścinałem za wiele, żeby wiesz, jak najbardziej po tych 2 miesiącach wiedzieć, co ściąć. I finalnie po prostu wycinałem rzeczy już jak zacząłem grać ten program. Więc tu jeszcze mówię wszystko, wiesz, cokolwiek mi wpada, to mówię po prostu. Mhm. Na takiej zasadzie, że nawet coś może mi przyjdzie do głowy na scenie, to powiem i siądzie.
i dopiero potem ścinałem, więc tu jest dosłownie wszystko, wszystko po prostu, co jeszcze mi dochodziło, to mówiłem. Okej, okay, czyli potem końcowo ten beat nie ma 15 minut? Czy znowu ma, bo już tyle nowego doszło? Ciężko mi powiedzieć, myślę, że ma około 10, ale najlepiej okay, jak zobaczymy ten z Poznania nagranie. Dobra, dobra, to lecimy dalej. Przegląda tego Tindera, wie, lewo, 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 lewo. Wow! Wow! Lewo. Nie ma klasy. Może jakby ruchał carbonarę. Może wtedy. Ja wiem, jakie są konsekwencje w polskim prawie przewidziane. Jakby co teraz czeka tego dżentelmena, jakby co jest za pizzing przewidziane w kodeksie karnym? Okazuje się, że mandat. Mandat. To jest najwięcej, co będę dostać. Przyjdź na czerwonym świetle, wyruchaj pizzę, to sama kara. Mandat. Co oznacza, że jakiś policjant musiał mu wlepić ten mandat, nie? Ja jestem ciekawy, jak do tego doszło, że policja wlepiła mu ten mandat. Słyszysz? Tak, tak, już Delfin jest. Długi, nie? To można przewinąć spokojnie 2 minuty chyba, z tego co pamiętam. Tak, długo to trwało. Długi orgazm komediowy. Jezu, cały czas. No. I widzisz, i czasami tak było, że typiara się dusi 3 minuty, a czasami bomba, nie? Bo nie wiadomo, o co chodzi z tym bitem, nie? Kurde, strasznie ciekawe. Jeżeli ktoś z was wie, piszcie, bo ja nie mam pojęcia też. Fajnie, jakby ten gość się skomentował, co robił pizzing. Chyba jakbyśmy go tak znaleźli przez internet, że akurat on jest fanem podcastu Bity. A myślisz, że on ma jakąś sławę po tym? Jakąś taką seksualną? Ja doszedłem do tego, kto to jest w ogóle. Tylko to właśnie, może nie mów lepiej. Tak, zaraz, to będzie tutaj też. Padnie? Tak, tak. Nie zmieniaj nazwiska, ale bardzo charakterystyczna cecha tej osoby. Co ty gadasz? No. Lokalny Maria, to lubi takie gorące kulinarne, nie? I on tam, wiecie, też nie jest film taki ruchanie pizzy, co na głównej stronie Onetu wyskakuje, tak? To się musisz długo naszukać w internecie, takie pojebane gówno znaleźć, nie? Ale znalazł i tam mówi, a piąteczek, no to tam ruchanie pizzy puścimy sobie. A, bo tutaj też trochę przewinęliśmy, szybko. Sorry, jaki jest motyw, że... Ja robię tak na takiej zasadzie, że ktoś, jak to w ogóle na policję trafiła ta sprawa, aha, nie? Że ktoś z tych 20 tysięcy mieszkańców w lokalnej miejscowości, gdzie to jest, musiał obejrzeć ten film. I teraz robię postać, bo to jakby mi doszło, nie? Że po prostu fajnie zrobić gościa, który obejrzał ten film i musiał to zgłosić na policję. Okej. Okay. I to właśnie robię postać tego gościa, który obejrzał ten film. I okej, okay, i dzwoni. I to jakby to jest teraz ten motyw, co mówię, no. Dobra. Jakiś wpisuje, proszę bardzo, plennie. I tam siedzi Kamil i mówi, no fajne, ja lubię takie ta pizze ze zwale konika. Ja lubię takie ruchanko pizzy, tak. Jeszcze zapauzuję. Szybko. Tam jest act out, kiedy ja, wiesz, odgrywam tego gościa, że on se ogląda właśnie pizzing w internecie. No. I masturbuje się do tego. No. I jak Filipek mi to montował, bo to zostało, to ten powiedział mi, bardzo realistyczny jesteś w tym akaucie. Doświadczenie. Tak, tak. Mój, bardzo realistycznie odgrywasz, jak ty się masturbuje do pizzing. To, nie, to są to jest, zajęcia teatralne. Czy to jest dobrze, czy źle w tym momencie? Nie? Bardzo dobrze. To jest, uważam, że to dobrze o tobie świadczy. Dobra. I możemy cofnąć o 5 sekund, bo chyba zapauzowałem w takim momencie, że trochę straci ten. O. Dobra, dobra. Ja lubię takie ruchanko pizzy, tak. Chwila, moment. Przecież to jest Marek. I teraz jest sprawa wielka nagle, nie? Musisz iść na policję to zgłosić na początku. W ogóle jak zgłosić, że taki film widziałeś, nie? Nie wiem, musisz się zobaczyć, tam jakiś kuzyn z Wojsława wysłał, to musisz się obczaić, bo nie wiem. Przynosisz kasetę po prostu. I policja tam ogląda na komisariacie, tam jakiś, wiecie, komendant siedzi z fajeczką i dawaj, puść to play, zobaczymy, co się dzieje. Faktycznie ktoś rucha pizzę w naszym mieście. Tak nie może być, bo jedną pizzę ktoś rucha, trzeba coś z tym zrobić. Ty. No bo co robi policja, kto ogląda, nie? Ja się śmieję, że ten odcinek słowo rucha sponsoruje, tak. Że tutaj padło z 400 razy. Ja się wydaje, że to jest w ogóle super, wiesz, bo ja to bardzo obrazowo wszystko zrobiłem, nie? Całą scenę, jak gość się znajduje, to jak policja robi analizę, to było super na sketch, nie? No. Ja zrobiłem trochę taki, wiesz, opowiedziałem sketch trochę, nie? Tak miałem wrażenie, bo tam jest dużo bardzo wątków, postacie się nowe pojawiają, Magda Gessler przyjeżdża. To miasto tam, tym żyje. To urosło do niesamowitych rozmiarów.
Widzę, że bardziej cię jarał ten pomysł, tak, bo super, no. To jest tyle uwagi. Bo ja mogłem to mnóstwo razy wyrzucić z programu, nie? No. To bardziej, że on jest długi, jakby było z czego. I że czasem nigdy, nie działa. Nigdy to nie wypadło. Nigdy, nie, to jest zawsze miłość, to jest prawdziwa miłość. No. Pierwszy raz widzę, jak ktoś pizzę rucha. Nie masz pomysłu żadnej wody. Tutaj, aspirant, może ty masz jakieś. Mówi, a mam, bam. Wlepimy mu mandat. I dobrze, i to mi się podoba takie myślenie właśnie. Dobrze, ty młody, jedź, wlep mu mandat. Kto mu da wpięty, tak? Kto mu pokaże, gdzie raki zimują? Wiesz, wlep mandat. Jakiś biedny policjant Leszek musi tam jechać do niego na rowerze, bo na radiowozu nie dali mu, nie? I tam jedzie jak ojcu Mateuszu rozwiązać sprawę tam. I podjeżdża pod chatę, musi zadzwonić domofonem, spojrzeć temu typowi prosto w oczy i powiedzieć: panie Marku, jakby nie patrzeć, no wyruchał pan tą pizzę, a jakby nie patrzeć, też wyruchałem, nie, panie Marku. Skupię bardzo, to wyrzucić. Ja muszę tutaj, no niestety 300 zł to jest najmniej, ile mogę zaproponować, nie? A Marek, on jest pojebany, on już rucha żyrando, jej, ale może uda się coś zbić, głupie, kurwa. I oczywiście większe konsekwencje ponosi właścicielka lokalu. Właścicielka lokalu musiała zamknąć pizzerię, zamknąć lokal, ogłosić upadłość. Choć moim zdaniem za szybko się poddała. Miała jeszcze ostatnie koło ratunkowe. Telefon do Magdy Gessy. Ja bym chciał zobaczyć kuchenne rewolucje w tym lokalu. Pani Magda jest taką ekspertką, no to niech to kurwa z kolan podniesie, proszę bardzo. Ja bym chciał zobaczyć ten odcinek, nie? To był wyjebany odcinek, jak tam dzwonię. Pani Magdo, pilnie pani potrzebujemy. To już straszne rzeczy się tutaj dzieją. Powiem pani tak, zmiana wystroju nie pomoże. Tu grubsze zmiany muszą zajść na kuchnię. I Magda zakłada swoje rajtuzy. Czas na misję, ej, leci tam. I przychodzi do tego lokalu. Wiecie, jak to jest w tych programach? Magda, zanim idzie na kuchnię i ocenia tych śmieciów, najpierw zamawia i kosztuje produkty, tak? Ta Magda siada przy stoliku, elegancko, przychodzi kelner i Magda, no tam, jestem w pizzerii, to zjadłem pizzę, chyba w takim wypadku. I ten kelner, on wie, że to nie będzie dobry dzień w pracy, nie? Pytam talerz, polecam, że pani Magda się wkurwi, że prawdopodobnie będzie w memach, nie? To już jest zły, ale no więc taka praca, widzicie, tam na kuchni, i Marek. Daj tą pizzę, na talerzu jest, zostaw, zostaw, na talerzu już, zostaw. Nie musi zanieść pani Magdzie. Pani Magdo, co mam powiedzieć? Specjalność lokalu. Magda je? Okej, niby, ale ten ser w brzegach jest jakiś słony, nie wiem. Nie brałam hawajskiej, a czuć ananasa. Coś jest nie tak. Hawajska. Tak jest. Tak, dokładnie taka jest wizja w mojej głowie, jak Magda Gesser nie lukała pizzę. To się skończy albo pozwem, albo nie będę. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Widzisz, nie? Nawet gdzie nie było żartu. Więc to jest bardzo różne reakcje to wzbudzało takie, w ludziach. Ale nie? To chyba mi się wydaje, że to już jest oni energetycznie cię takie. Tak, jakby, ja już wziąłem łyka wody na chwilę, tak, żeby odpocząć, tak. I to no, poszło, nie? Tak, ale... wydaje, że oni cię tutaj ten. Bo tu jeszcze coś będzie teraz, tak? Tak, to jest jakby ten motyw, gdzie ja się trochę dowiaduję, kim on jest, ten gościu. Normalnie tutaj ten żart by się kończył, ale dwa miesiące temu występuję w Warszawie. Piękna rzecz się wydarzyła. Słuchajcie, ja pamiętam ten żart, Magda Gessler, Rebeka, fajnie wszyscy się śmieją. Koniec występu. Okazuje się, że w klubie, w którym gramy, są dwie sale. W jednej sali jest występ, w drugiej sali leci końcówka meczu Polska-Węgry. Uznaliśmy, że pójdziemy obejrzeć końcówkę meczu Polska-Węgry. Więc idziemy do tej drugiej sali, dosiadamy się do stolika do obcych ludzi, oglądamy z nimi mecz, mecz się kończy, oni wstają od stolika, okazuje się, że z nami przy stoliku cały czas siedziała para. Był gościu normalnego wzrostu i dziewczyna karlica, nie? I ta dziewczyna podchodzi do mnie i mówi: bardzo fajny występ, bardzo mi się podobało. Znam tego gościa, który ruchał tą pizzę. Możesz zapauzować też? Oczywiście. To się wydarzyło. To była prawdziwa sytuacja. Podchodzi w lolku po występie do mnie karlica i mój zna typa, który ruchał tą pizzę. I no, to, co potem dalej ona powiedziała, to już wiesz, po prostu poleciało, nie? Ale to jest prawda. Ale to jest prawda. I to mam na to świadków Korbela i Filipa van der Bryma. Bo jest, z nimi siedziałem i ona podchodzi. I w ogóle było tak, że naprawdę oglądamy z nimi mecz z obcymi ludźmi, one nic nie mówią pół godziny. I mecz się kończy, oni wstają od stolika i mówią: słuchajcie, jak coś, bardzo nam się podobał występ, bardzo fajnie.
I znam tego typa, co pizzę ruchał. I pół godziny w ciszy siedzieliśmy z nimi. Dobra. Ona przetwarzała tę informację. No, gdzie jeszcze z Filipem już się zdążyliśmy najarać, nie? Więc no. To jest w ogóle inna gadka zupełnie, nie? No i możemy puścić play. Bo... Jezu. Tak się ten beat rozbudował. Jaki ja jestem w sytuacji. My już się zdążyliśmy najarać po występie i przychodzi każdy, mówi, że gościa, co ruchał pizzę, rozumiecie? Ja, to jest za mocne zioło, to się nie dzieje, kurwa. To się nie wydarzyło. Ja mówię, że znam, bo jak mieszkałem tu niedaleko tej miejscowości i ja zapytałem, i skąd się znacie? Na co ona autentycznie odpowiedziała, lokalne karły się znają. Ja pierdolę! Tutaj też mogę pozwać. Ja tutaj zapomniałem wątku, że ona nam powiedziała, że go zna, bo on też jest karłem. I tutaj dlatego trochę straciło... Tak, że goście, który robi pizzing, jest też karłem. No. I dlatego tutaj straciło trochę ta puenta, gdzie mówię, skąd się znacie, a ona mówi, lokalne karły się znają. Tu zapomniałem powiedzieć na informacji, że on też jest karłem. Okay, okay. To trochę to pali, nie? Okay. Ale to jest prawda, ciekawe. Wszystko, nie? No, co ona powiedziała. I... No i tam jest jeszcze jakieś tam na końcu, wiesz, parę żartów o tym, nie? To dawaj, to zagęszcza się sytuacja. Zdziwiałem się tego, nie? Ja też wiem, że nie wszystkie osoby lubią to słowo każdą, tak? Jakby ktoś ma prawo powiedzieć, że nie lubi tego słowa, okej? Okay. Ja używam tego słowa tylko dlatego, że ta dziewczyna miała wyjebane. Ona cały czas to mówiła, sama była karłem, mówiła, ja jestem karłem, on jest karłem, on jest jebanym karłem. Tak powiedziałam, przysięgam, to jest jej słowa są, nie? Jakby zrozumiem ktoś ją, bo no nie zrobił najlepszego PR-u, to nie musimy się jakby zgodzić, nie? I ona powiedziała, że go zna, że coś śmiesznego wymyśla ten temat, że on jest karłem. Śmiało, żebym to opowiadał, zbijał mi żółwia, mega w porządku dziewczyna. I jak ona mi to powiedziała, bo ja jej takie pierwsze przemyślenie było takie, że skoro ten gość był karłem, ta pizza musiała być maksymalnie średnia. To nie była duża pizza. Ale drugie, takie bardziej socjologiczne mi wzięło przemyślenia. Postawcie się w sytuacji tego gościa i też właścicielki lokalu, nie? Ten gościu mega ciężko w życiu, mieszka w jakiejś małej miejscowości. W małej miejscowości, jak masz krzywe zęby, to ludzie gadają, a co jak jesteś Karol? Przejebane, nie? Całe życie pod górkę, nie mógł znaleźć pracy i ta właścicielka mówi, kurde, ale mi go szkoda. Ale mi go ciężko, naprawdę on ma tak ciężko w życiu. Ja bym chciał mu jakoś pomóc. Chciałbym mu jakoś wciągnąć pomocną dłoń, cokolwiek pomóc. Może zatrudnię go na kuchnię. Co może się wydarzyć? I on rucha pizzę i zamykają lokal, dobra. Ale i zamknęli lokal zupełnie? Tak. Jezus, zamknęli lokal, a on ma mało w ogóle. Nic tam się nie stało z nim, mandat dostał. No. To jest bardziej PR-owa jakby. Ja trochę tam to rozwinąłem, potem wiesz, finalną wersję możemy zobaczyć. No. Myślę, wiesz, na koniec I tam jest rozwinięty trochę jakby ten wątek też tego gościa, że tam się tyle jakby dzieje, nie? Jest Magda Kessler, karzem nagle się, bardzo dużo się dzieje wokół tej pizzy. To Gwiezdne Wojny po prostu, stary. I ja miałem też problem taki czasami, że jakby miałem taki pomysł, że wiesz, jakby znam jeden krótki żart na zasadzie, wiesz, karzeł, bo pizza musiała być średnia, no bo wiesz, jakby karzeł nie ruchał dużej pizzy, jakby taki szybki, krótki żart jakiś, wiesz, no... krótki, a drugi ten jakby takie to przemyślenie, nie? I ja trochę to przemyślenie chciałem się rozbudować, żeby zrobić takie napięcie i na końcu tak to zbić, że on rucha pizzy na peli lokal, nie? A wszyscy chcieli być tak dobrze i mu pomóc, nie? A ten... I to czasami nie wchodziło w ogóle, a to był closer tego jakby całego fragmentu, nie? Bo to nie jest... Ja nie mam wrażenia, że to jest najmocniejszy żart w tym całym tym. Ale ciężko powiedzieć jakby tą informację na początku, a potem cały ten list przedeć. Tak, 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 dokładnie, bo on musi mieć taki łuk, więc to niestety nie możesz. Ja miałem potem bardzo fajne bity o dziewczynie i o relacjach damsko-męskich, które zawsze te żarty są, wiesz, no dla wszystkich. Uniwersalne. Tak, więc wiedziałem, że nawet jak to gdzieś tam, to potem jestem bardzo bezpieczny, że wchodzę. Nawet potem zrobiłem, długo mi to zajęło, ale znalazłem segue między ruchaniem pizzy, a żartami o mojej dziewczynie. Który... Bardzo rozumiem. Ja tam coś takiego mówiłem, tak? Na zasadzie, no już wiem, że takie ruchanie pizzy to nie jest dla wszystkich, dla koneserów pojebanych żartów, a nie dla takiego laika komediowego, więc teraz będą o dziewczynie są dla wszystkich żarty. Okay. Jest moja dziewczyna, ona ma na imię Margarita i tam zawsze śmiałem śmiechy i mogę sobie spokojnie wejść w żart o dziewczynie. No, ładne przejście. Czyli dobra, czekaj, żeby podsumowując, tutaj ty robisz tak, że siadasz, masz notatki, wpadają ci pomysły głupie do głowy, coś tam zapisujesz, siadasz, rozpisujesz beat. Coś ci się w nim podoba, to wycinasz te, co ci się nie podoba, ale nie, czekaj, przepraszam. Najpierw zaczynasz rozpisywać długo, czyli ty tutaj zrobiłeś strasznie długi beat i dopiero potem zacząłeś wycinać rzeczy, czyli ten Tinder wypadł. Co jeszcze wypadło z tego?
Żeby teraz tak przesłuchać to całe, co wypadło z tego. Tak mniej więcej, nie? Tak, Ja już nie pamiętam trochę, co tutaj słuchaliśmy wszystkiego. Ja pamiętam w głowie tą wersję żartu, którą ja teraz opowiadam. Okej, okay, rozumiem. No tak, teraz tak, jak tak, słuchałem, tak, to trochę pamiętałem, o, tego już nie mówię, ale wiesz, nie jestem w stanie jeszcze przypomnieć, nawet co to było. Okej, okay, okej. Okay. Więc... Czyli żebym podsumował to tak, że wypadło trochę rzeczy i tą finalną wersję z Poznania to będzie widać, jakby co wypadło. Ale też na przykład dużo rzeczy było takich, co jeszcze do myśli więcej doszło, nie? Czyli dobra, czyli ty po prostu rozbudowujesz najwięcej jak się da i wtedy dopiero zaczynasz ścinać żarty. Czyli nie wymieniasz żartów, nie robisz w trakcie, że to dopiszę, to wywalę, bo to mi tak średnio działa, czyli po prostu im więcej tym ten, może coś ci wpadnie. Tak, bo dużo mi bardzo na scenie dochodzi rzeczy, więc ja czasami te rzeczy wszystkie, co powiedziałem, to nie wszystkie były napisane, że ja mam je powiedzieć. No okej. Okay, na testach ja sobie trochę daję, powiedzmy, luzu. Super. I jak coś mi dojdzie na scenie, no to sobie to powiem i to może siąść, może nie siąść, mam testy, mam dyktafon, mogę sprawdzić. A jak już robiłem tą finalną wersję, no to już mniej więcej mówiłem to plus minus codziennie prawie. Tak samo, tak już ułożone. Tak. No dobra, to co, przechodzimy do nagrania z Poznania, które ma miejsce, już gadaliśmy na piłce, ja powiedziałem Kukowi, że nie mów mi tego, bo mi zaczął opowiadać, kiedy ty to nagrałeś i to jest bardzo ciekawa rzecz. To nagranie z Poznania nie jest tak, bo generalnie jak wyjdzie mój program na 99%, bo jest jeszcze pomysł, żeby jeszcze zrobić jedno podejście, jeszcze raz nagrać. O, okej. Okay. Ale to bardziej dla mnie, bo myślę, że nagranie jest bardzo fajne. Ja mam nagrane 3 występy, z czego 2 poszły bardzo fajnie. I special będzie zmontowany z 2 występów. Z Białegostoku i z Poznania. Okay. Ale nie jest tak, że jest skakanie co beat między klubami, mm-hmm. tylko jest dosłownie jedno tylko przejście w połowie. Czyli pierwszą połowę masz z Białegostoku i drugą połowę z Poznania. Dobra. I dosłownie jest motyw taki, że w Białymstoku mam bardzo fajny występ i nie chcę powiedzieć, że straciłem ludzi na ruchaniu pizzy, ale trochę straciłem. Plus oni... W Białymstoku lubią popić, a to już był długi program, długi wieczór i oni zaczęli trochę, nawet nie tyle, bo już występ był dalej fajny, bardzo dobry do wrzucenia na YouTube, tylko oni zaczęli trochę chodzić, ktoś kopnął w kamerę, wiesz, ktoś kopnął w mikrofon, bo oni do toalety musieli wyjść, bo się napili i dlatego, a wiesz, mieliśmy też bardzo fajne nagranie z Poznania i uznałem, że jest też fajny motyw taki, że przypadkowo zupełnie w programie. Ja miałem przed pitchingiem, miałem bity o różnych miejscowościach w Polsce. Mhm. Typu, wiesz, coś tam w Gdańsku mnie spotkało, coś mnie spotkało na Śląsku, coś w Lublinie, coś w Rzeszowie i tak bla, bla, bla. I ostatni jakby przed... jest Białystok, co w Białymstoku było, a potem opowiadam historię właśnie na Wielkopolsce, nie wiem, czy słyszeliście, co się wydarzyło, nie? I ten cały pitching. Więc zupełnie przypadkiem jest tak, że ja miałem w programie po żarcie o Białymstoku, miałem żart o, powiedzmy, Wielkopolsce. I idealnie akurat można zrobić fajne przejście, że wiesz, mówiłem coś w Białymstoku, potem pytam się w Białymstoku ich, kto słyszał o tym na Wielkopolsce sytuacji i są 3 brawa na 200 osób i robimy, wiesz, stop klatkę, ja mówię, no to zobaczmy w Poznaniu i mówię, w Poznaniu zadaję to pytanie, kto słyszał o tej sytuacji i cała sala bije brawo, że słyszała. Okej, zarąbiste, super. I jest przejście w inny klub, które jest w miarę moim zdaniem spójne z całym tym, nie jest takie szalone, wiesz, skakanie po klubach i już cała jakby druga połowa jest z Poznania, leci. Ale fajny pomysł, bardzo fajne. Bardzo tak, to nie było zamierzone, ale jakby zobaczyliśmy te nagrania i uznaliśmy, że tak będzie najlepiej. Fajne. No, jest jeszcze dlatego pomysł, żeby jednak ja bym chciał z jednego klubu cały czas, więc dlatego jeszcze raz spróbuję nagrać, ale myślę, że to wykorzystam, bo to są fajne nagrania, no tylko tam po prostu technicznie w Białymstoku w drugiej części trochę ta kamera kopnięta przeszkadza. A z Poznania z kolei nie mam... Ten początek w Białymstoku był bardzo super, więc chciałem to wykorzystać. Mogłem też z Poznania zrobić całość, ale szkoda mi było tego nagrania w Białymstoku też. No ale nie do tego się odnoszę. To jest bardzo wszystko ciekawe. Okay. Ja się odnoszę do tego, co mi powiedziałeś. Tak, w którego dnia to jest nagrane? W Białymstoku jest to nagrane w dzień wybuchu wojny. Tak. Nie w Poznań, tylko Białystok. Białystok, tak. W dzień, co oczywiście nie było planowane, bo... Nie tak z Putinem. No to... Ale to mi bardzo pomogło, bo ja często na nagraniach się stresowałem bardzo. Że wybuch wojny ci pomógł? Znaczy nie wybuch wojny, ale to się wiele wydarzyło. Tego dnia wybuchła wojna, tego dnia się ode mnie wyprowadziła dziewczyna po, wiesz, tam 2 albo 3 latach mieszkania razem. No. Więc ja miałem trochę głowę zajętą innymi rzeczami. Że ja siedziałem w telefonie, czytałem co chwilę, wiesz, co to idzie do Polski, co się dzieje, wiesz, co chwilę na Onecie siedzieliśmy, czy w jakichś tam innych portalach. No. Wiesz, druga jakby myśl to była taka, wiesz, teraz, wiesz, to się wydarzyło w moim życiu prywatnie. I ja nie miałem czasu się po prostu zestresować nagraniem i przejąć nagraniem. I wszedłem i bardzo naturalnie mi wyszło w Białymstoku. Okej, ciekawe bardzo. Ja bym się stresował, kurde, że jednak jest to, że to wpłynie na publiczność. Ja ale... się też tym stresowałem, no bo to wiadomo, zawsze nagranie to są koszty, tak? Więc wiesz, no zapłaciłem pieniądze tutaj, wiesz, nagle to nie wyjdzie wszystko.
Baliśmy się, że ludzie nie przyjadą, bo nie ma w ogóle benzyny w Białymstoku, bo to już wschód Polski był, tam już w ogóle ludzie zwariowali tego dnia. No nie dziwię się, absolutnie. No i też mi pomogło to, że Filip van der Brym przyszedł i on by mnie supportował wtedy i powiedział, ja mam mnóstwo żartów o tym, to się dzisiaj wydarzyło, i on powiedział na początku. Cymbał. Ja pierdziele. No ale wiesz, dla mnie super, zobaczę przed skoczka, jak wiesz, czy im się w ogóle to podoba, czy nie. Bo ja też zastanawiałem się, czy o tym coś mówić, czy nic nie mówić, bo to będzie nagranie, to się może starzeć źle bardzo w tym nagraniu. No i on wyszedł i to wszystko, co było o wojnie, jest cisza, ale potem jak robił materiał, było spoko, naprawdę, nie? Czyli nie było tak, że wiesz, ludzie mówią, okej, nie śmiejemy się, tylko wszedł materiał, bardzo fajny występ. No. Więc ja uznałem, że ja dam taki krótki komentarz, coś na zasadzie tam, wiesz, bo ja zawsze, często wychodziłem, zaczynałem program od tego, co się ostatnio u was działo ciekawego. Cześć, jakbym dzisiaj tak powiedział. I wiesz, że coś tam, mam nadzieję, że masz benzynę, ziomek. I coś nawiązałem, że jest tłusty czwartek, że w Białymstoku się nie mówi, że Pączek jest twój, tylko jest dla ciebie. Taki regionalizm ich językowy. I to weszło na brawach i ja mówię, okej, i wchodzę w program. Czyli jakiś tam taki krótki, wiesz, żarcik. Super. Na zasadzie, że nie ma benzyny i w ogóle nic nie poruszałem tego tematu wojny. I fajnie mi powiedział potem operator kamery, który był na tym występie, wiesz, no, nagrywał, że on miał, w ogóle jechaliśmy razem z tymi operatorami kamery i on dosłownie wsiadł do auta, mówi, słuchajcie, nie uwierzycie, dziewczyna się do mnie wyprowadziła. Ja mówię, co ty gadasz, ja mam dokładnie tą samą sytuację, tylko u niego tam chyba w ogóle po 10 latach, więc jakaś grubo. No. I on mówi, stary, wybuchła ta wojna, ode mnie się wyprowadziła dziewczyna po 10 latach, jak od ciebie też po dwóch. I ja przez 2 godziny zapomniałem w ogóle, co się dzieje, że jest wojna, że mam, wiesz, tragedię w życiu prywatnym, po prostu się jakby turbo ubawiłem na występie. Okay. I to też ludzie podchodzili potem, jak robili zdjęcia, że mówi, fajnie, że wystąpiliście, że nie odwaliście tego, że wiesz, mogliśmy zapomnieć sobie na te 2 godziny w ogóle, co się dzisiaj wydarzyło. No właśnie, właśnie, mi się wydaje, że w tym okresie dla ludzi to było ważne. Tak, tak, więc nie było wcale tego, co się bałem, że wiesz, może to zepsuć nagranie, a wręcz przeciwnie, że ludzie bardziej nawet potrzebowali wyjść się pośmiać i wiesz, trochę po prostu odstresować się od tych wszystkich rzeczy. No, to prawda. To spoko, czyli puszczamy z Poznania. Możemy zrobić taki zabieg, że pójść ten z Białegostoku, tylko wiesz, tam będzie sam początek, pytanie, kto to kojarzy i zobaczysz, jaka jest różnica względem Poznania, nie? Teraz to już załadujemy, zobaczymy, jak się ten żart spodoba. Bo to nie jest klimat miejscowości, ale jak mówimy o miejscowościach w Polsce, trzeba poruszyć ten temat, trzeba piętnować ten temat. To jest news, to nie jest jako klimat miejscowości, to jest news z jakiejś miejscowości w Polsce, z małej bardzo miejscowości. To jest jeden z moich ulubionych newsów z Polski w ogóle. To jest news z czasów pandemii. On w ogóle nie jest o pandemii, ale to jest mój ulubiony chyba news z czasów pandemii. Ja zaraz powiem ten news i zobaczymy, czy ktoś z was słyszał. Jeżeli ktoś z was o coś o tym słyszał, ktoś wam czytał, coś, cokolwiek mówił, dajcie delikatne brawko, dobrze? Także nie wiem, czy wiecie, ale w pewnej małej miejscowości w Wielkopolsce pewien typ wyruchał pizzę. Są. Widzisz, 2-3 brawa, a teraz zobacz, stary, z Poznania, jaka jest różnica. I tylko chciałem ci pokazać, wiesz, poglądowo, jak bardzo różne były, wiesz, wieczory. News z miejscowości i to jest jeden z moich ulubionych newsów z Polski w ogóle. Ja zaraz powiem tego newsa i mam teraz prośbę, jeżeli ktokolwiek z was, cokolwiek o tym słyszał, coś czytał, ktoś wam coś mówił, dajcie delikatne brawko, jeżeli coś kojarzycie. Nie? Także nie wiem, czy wiecie, ale w pewnej małej miejscowości w Wielkopolsce pewien typ wyruchał pizzę! Tak, tak. Pani jedna w pierwszy, tak. No, widzisz, jest zupełnie inne w ogóle wejście w bit. Tak, tak, zupełnie. Na zasadzie, o czym on mówi, to jest, on chyba udaje, nie? Ja specjalnie nawet prosiłem ludzi zawsze na początku, że dali brawa, po to, żeby udowodnić tym ludziom, co nigdy o tym nie słyszeli, że to jest prawda. Tak, to że jest ja sobie nie wymyśliłem tego, tylko jest 3 osoby na publicy potwierdzają, że to ma... Bo to brzmi jakby co komik wymyślił. Tak, no. Dokładnie. Jakbyś to stary wymyślił. A ja potrzebowałem, wiesz, jakby wymyśliłem tam wiele sytuacji, nie? Ale potrzebowałem tej podstawy, żeby ludzie wiedzieli, że to jest prawda. I dlatego tak zawsze wchodziłem w ten beat i nawet już to pokazywało mi trochę, jak ten beat pójdzie. Okej, rozumiem, dobra. I tutaj jest, wchodzę w ten beat i jest na zasadzie tak, super, nie? I już inaczej się opowiada ten żart zupełnie. I to zawsze się sprawdzało, że jak ludzie reagowali na oklaski... Jak także znali, to zawsze wchodziło dobrze. A jak nie znali, to różnie. Okej, bardzo ciekawe. Tak. Dobra. Ciasto na pizzę. Ciasto na pizzę, tak w ogóle sprecyzował. Nie pizzę, ciasto na pizzę. Hola, hola. Żeby była jasność, pizzy nie ruchał już gotowej. To była jego pizza. Tak, to w ogóle fajnie, jakby goście powiedział, to jestem ja w ogóle, witam, tak? Tak czułem, że jakiś łysy to pierdolnie, tak? Tutaj też jeszcze zapauzuję. No. Ja miałem taką podbitkę w finalnej wersji, że ja mówię na początku, okej, nie jakby uprawiał seks z ciastem do pizzy, nie uprawiał seks z pizzą, tylko z ciastem do pizzy.
I tu się pojawia pytanie, kiedy się zaczyna życie pizzy. A, dobra. I to była taka podbitka, którą miałem. I tutaj w nagraniu tego nie będzie, bo mi goście krzyknął od razu, ciasto do pizzy. I ja musiałem szybko podjąć decyzję w głowie, czy opowiedzieć teraz ten żart, czy po prostu gdzieś tam pójść w interakcję z nim. I poszedłem w interakcję z nim, dlatego już powiem, już nie wchodziłem w ten żart. I nie mówiłem go, ale to była podbitka w finalnej wersji. Że ja też podkreślam, okej, to nie była pizza, bo ciasto od pizzy, wiesz, kiedy zaczęłaś życie pizzy. Jeszcze miałem taką podbitkę, którą potem już nie mówiłem, że jak jeszcze nie włożyliście do pieca, to można to ciasto na Słowacji wyrzucić, ale to średnio już chodziło, to już to zostawiałem. Rozumiem, rozumiem. Ale dobra decyzja, uważasz, że dobra decyzja, tak, że z nim poszedłeś w interakcję. Chociaż jakby się uprzeć, ale to już jest, wiesz, takie jakby się uprzeć, mogłem to rzucić. Mogłeś i ten... to dołożyć, no, ale to już jest... Ale to była szybka decyzja do podjęcia generalnie, czy tak, ten bit palę na rzecz interakcji z nim, bo to jest nagranie też, bo dokładnie, to jest inaczej, nie? Dokładnie, więc ja zgadzam się na maksa, też bym pewnie tak zrobił. Ktoś jest w ogóle z murowanej gośliny dzisiaj na sali, nie? Jeżeli ktoś o tym nie słyszał, jakby też słyszałem parę faktów, żebyśmy mogli być razem w tej historii, okej? Okay? Po pierwsze, nie ty był... Super w ogóle to ujęcie z boku. Tam tak, Sebastian Filipkowski to jest dobry filmmaker bardzo. Bardzo dobre nagrania. Widzę, tylko kucharz. Nie, to tutaj jakoś poprawia sytuację, nie? Że ludzie mają takie, mam nadzieję, że ruchał ją profesjonalista. Jeżeli nigdy o tym nie słyszeliście, zgadzajcie, że mówię parę faktów. Wszystko wydarzyło się w małej miejscowości na Wielkopolsce o nazwie Murowana Goślina. Mała miejscowość, około 20 tysięcy mieszkańców. To jest obiektywnie mało. To jest na tyle mało, że jak wyruchasz pizzę, to już cię wszyscy kojarzą, nie? To nie jest ogromny Poznań, że możesz wyruchać grejpfruta na Jeżycach i wam wracasz na rynek, to się nie wydarzyło, nie powiem. Ej, tam już wszyscy wiedzą, już jesteś pizzodymaczem do końca życia, no wszyscy wiedzą, mama jest zła, więc... Nie wiem, ciekawe, jak to wypłynęło, jak to wyszło na światło dzienne, nie? Bo to nie jest taka sytuacja, że kumplom na melanżu uchwali, o, ale wczoraj margaritę jebałem, nie? To musiało jakoś wypłynąć, nie? Okazuje się, że ten gość nagrał film. Nagrał film! Jak... Nie chcę powtarzać, że ruchał ciasto do pizzy, wymyślał jakąś nazwę na tą czynność, jak robił... pizzing. Typ nagrał film, jak robi pizzing i wrzucił na portal randkowy. Pomyślał, że porucha na ruchanie pizzy. Rozumiem? Co za koncept? Co on myślał? Dziewczyny to zobaczą? No fajnie, ja bym też tak chciała. Fajnie, no pizzę rucha, mogłem mnie tak wyruchać. Co za koncept? Ja bym ciekawy, jakie są konsekwencje prawne? Wiecie co? Jakby, co kodeks karny przewiduje za pizzing? Jakie są konsekwencje prawne wyruchania posiłku? Co będzie dalej? Okazuje się, że mandat. Po prostu mandat, nie? Wyruchasz pizzę, przejeżdżasz na czerwonym świetle, to sama kara, mandat. Nie ma różnicy. Co oznacza, że jakiś policjant musiał wypisać ten mandat, nie? I to też musiało długo trwać. To jest taka, że tam na gorącym uczynku cię przyłapują. O, ręce do góry, podasz w dół, co robisz? Zostaw tą pizzę. Nie, to trwa trochę, nie? Na policji jest całe takie długie dochodzenie, on na pizzy swoje dochodzenie, nie? To trwa. Bo najpierw, że była sprawa na policji, ktoś musiał zgłosić tą sprawę, rozumiecie? Ktoś z tych 20 tysięcy mieszkańców musiał obejrzeć ten film, nie? Jakiś lokalny wariat, lokalny Sebastian, nie? Taki piątek, piąteczek, piątunio. Może jakiś pizzing, pizzuchę sobie odpalę, nie? Tam poszukam. To też nie jest film, który wyskakuje na głównej stronie Onetu, prawda? To się musisz naszukać, żeby takie pojebane znaleźć. A on tam się naszukał, znalazł, klika play. I tam się zaczyna tasować, nie? Takie, no i fajnie tą pizzuchę gniecie, fajnie, rośnie i rośnie jak na drożdżuchach. A, wałkuj tym chujem. Chwila, moment. Przecież to jest Marek. I teraz trzeba to zgłosić na policję, nie? Jak w ogóle coś takiego zgłosić? Jak możesz to zgłosić, nie? Nie możesz im linka wysłać. Nie może być żadnych śladów po tym. To musisz zgrać ten film na VHS-a, przynieść tego VHS-a na komendę, powiedzieć, to mi kuzyn ze Smarzędza wysłał. Nie wiem, co to jest. To musicie zobaczyć. I tam policja odpala tą kasetę, nie? I tam komenda odpala kasetę, odpala szluga. Ma takie... Faktycznie doszło do przestępstwa. VHS-a kasetę? No, bo wiesz, jakby motyw jest taki, ja to może źle tu wytłumaczyłem, nie? Że nie możesz mieć śladu po tym, nie możesz im link wysłać, wiesz, nie możesz wysłać im... Musisz... Ale płytę DVD? Nie, musisz znaleźć VHS-a, że zero śladów po tym było, zgrać to i na komendę zanieść to, wiesz, jak dziecko na straż pożarną w koszyku. No bo nie możesz pójść na policję i powiedzieć, widziałem taki film i... Wypaliłem, no. No właśnie, no nie.
to musisz bardzo, to jest bardzo ciężka w ogóle rzecz do zgłoszenia na policję, nie? A ktoś to musiał zgłosić, jak była sprawa. Ktoś to musiał zgłosić. No właśnie, nie? Więc ja chciałem zrobić taką, wiesz, postać gościa, który po prostu, wiesz, wieczorem sobie odpala takie fikulaśne filmy i nagle swojego kumpla z podstawówki widzi, bo to jest mała miejscowość, nie? No tak, tak, tak. I ma takie, kurde, mamy jedną pizzę w mieście. Chyba nie jest dobrze. Ale bych VHS rozwala. Tak, użycie tak. VHS-u tutaj rozwala. To jest tak nie dzisiejsza technologia. No. Wiesz, taki był zamysł też, nie? Że wziąć coś takiego najbardziej odklejonego, wiesz, jaki ma pomysł, żeby zanieść na komendę, nie? Na VHS-ie. Bo to okay. Jest, nikt tego nie używa, nie? No, no okej, okay, rozumiem. I policja musi znaleźć teraz VHS-a, żeby to otworzyć. No właśnie, to mnie dziwi, dlatego tutaj ten... Ale rozumiem. Faktycznie doszło do przestępstwa. Mamy jedną pizzę w mieście i ktoś ją rucha. Młody pomysły. I młody, ja nie wiem, nic nie było na szkoleniu, co robimy, jak ktoś pizzę rucha, ja to pojebane, no to pojebane, no się przygotuj, w Polsce jesteś, zapraszamy na Wielkopolskę. Aspirant, ty jakie masz pomysły? Ja mówię, mam? Wlepimy mu mandat. To mu pokażę, to mu da wpięty. No i ty mi się, kurwa, podobasz. Dobrze, dobrze, mandat, trzeba dać mandat. Młody, jeźdź do niego, wlep mandat. Nie? Jakiś młody policjant Leszek musi tam pojechać. Nawet radiowozu mu nie dali, rozumiecie? Na rowerze musi napierdalać. Jak w Ojcu Mateuszu jedzie, rozwiązać sprawę. I dojeżdża na chatę do gościa, musi zadzwonić domofonem, spojrzeć mu tak prosto, głęboko w oczy i powiedzieć, panie Marku, no wyruchał pan tą pizzę i 300 zł to jest najmniej, ile mogę zaproponować. A Marek, on już jest pojebany, on już rucha żyrandol. Jej, ale muszę uda się coś zbić, Ja się dziwię, że to wycofywało ludzi czasami. Absolutnie, idziesz, kurde. Jest, nie bierzesz jeńców tutaj. Intensywnie, no. Ty wruchasz Randall w pewnym momencie, co w ogóle w to poszło. No bo chciał zbić cenę i to jest żart słowny, że może, wiesz, Randall można zbić, jak go ruchasz. O Jezu, o to chodziło? Tak, a. Tak, jest. Okay. To jest takie zagranie. To jest, rozumiem teraz, okej. Okay. No dlatego widzisz, nie wszyscy to wyłapywali, dlatego. No ja nie, ja absolutnie nie jestem w tej grupie. No to jest prawdopodobnie z całego programu reakcyjnie najgorszy, wiesz, bit, nie? Ciekawe. Ale też właśnie było, wiesz, motywy takie, że on dopiero tam łapałem ludzi. Też były takie wieczory, nie? Ciekawe, więc, czemu? No jest to, dlatego wziąłem tutaj, żeby to przerobić z tobą. Wow, bardzo ciekawe. Nie jestem w stanie jakoś tak, kurde, rozkminić, czemu właśnie to łapało ludzi, że w sensie, że ze wszystkich żartów, albo że było tak na ostrzu, że albo w tą szło. Ja ci powiem też, ja zacząłem przygodę z tym żartem od przybombienia z nim na 12 tysięcy ludzi na stadionie Legii. Z tego z twoich urodzin, to jest ja to? Ja żałuję, że tego nie mam nagranego, żeby ci puścić, jak to wyglądało na początku, ale nie mam. I przerąbałeś te 12 minut na ciszy, czy tam 15? No to powiedzmy, że na 20 minut mojego wyjścia 10 minut było o tym. Wow. No. To nie jest historia na taki stadion. W ogóle stadion. Nie, ale nie to jest. Był motyw też, jakby przypomnijmy, jest pandemia, nie ma zero występów. Maj 2020 pamiętam. I my zrobimy 3 open mic'i i na open mic'u mi bardzo dobrze idzie ten fragment. Dosłownie, wiesz, wychodzę po Zoli, gdzie tu nie ma szans, że ja po Zoli wyszedł i było dobrze. No. I na open mic'u jest super, nie? To, żeśmy u Korobela się widzieli, bo w resorcie robiliśmy takie tajne rzeczy, to wtedy nie, było? Nie, to jeszcze później. To bo później to, było, dobra. Później, nie? My mieliśmy tam jakieś takie też tajne... To Lewandowskim wtedy testowałeś. Tak. I na stadionie Legii Zola wychodzi pierwszy, chociaż on potem musiał zawsze wychodzić ostatni, bo na niego najbardziej ludzie czekają po prostu. Mm-hmm. A tam wyszedł pierwszy, ja wyszedłem drugi po nim, więc wychodzę po długim fragmencie Lotka, na którego wszyscy czekali, długim fragmencie Zoli i nagle jakiś dzieciak wchodzi, tak. Wiesz, i jeszcze o ruchaniu pizzy nam mówi, nie chcemy tego słuchać. Okay. I dwa występy tak położone, wiesz, po nich jeszcze wyjść, nie? Wow. To wiesz, co mi było ciekawe, że jak robię więcej na open mic'u niż na stadionie i uznałem, że to jest jeden z mocniejszych fragmentów po open mic'u, że ten powiem na stadionie i w ogóle zero. Jezu. I potem przez wakacje znowu jakby testowałem, żeby na wrzesień już nie było przypału i znowu w klubach jest mocniejsze na przykład ruchanie pizzy niż inne fragmenty, więc jeszcze pierwsze plisy we wrześniu też zrobiłem to. Też miałem fajny występ, ale na tym ludzi straciłem i już od kolejnego występu robiłem bit zamiast ten właśnie ruchania pizzy robiłem tam o chyba goleniu jaj. I, ale no, no dokładnie. I
zmiana zupełnie, nie? No. Golenie jaj, ludzie na stadionach fajnie, tak? To jest uniwersalne, bo tam to chyba o dziewczynie, więc są te męskie, nie? Mm-hmm. A ruchanie pizzy w klubach było mocniejsze niż golenie jaj, jak miałem testy. Wiem, to jest analiza. Zdanie, które rzadko pada, nie? Ruchanie pizzy było mocniejsze niż golenie jaj. Dokładnie. W klubach tak było, nie? Ja wiem, wiesz, no. Moja naturalna myśl jest taka, wiele to, co najmocniej wchodzi, nie? No oczywiście, ale tak. Na stadionie zupełnie inaczej. Czy stadiony mają inne zasady, mam wrażenie. Tak, i dlatego w ogóle nie mówiłem potem już tego na dużych salach, tylko robiłem to na goleniu jaj, który fajnie tam wchodził. No, okej. Okay. A do tego w ogóle wróciłem tematu dopiero jak zacząłem ten dłuższy program. Jak wróciłeś, okej, okay, tak. Normalnego grania. Dobra, rozumiem. Oczywiście większe konsekwencje ponosi właścicielka lokalu, tak? Właścicielka lokalu musiała zamknąć pizzerię, zamknąć lokal, ogłosić upadłość. Chociaż moim zdaniem za szybko się poddała, bo miała jeszcze ostatnie koło ratunkowe. Telefon do Magdy Gessler. Tak jest. Ja bym chciał zobaczyć kuchenne rewolucje w tym lokalu. Pani Magda jest taką ekspertką, no to niech to z kolan podniesie, proszę bardzo. Zobaczymy. No i tam dzwonią, pani Magdo, pilnie pani potrzebujemy, tu się straszne rzeczy dzieją na kuchni. Powiem pani tak, zmiana wystroju nic nie pomoże. Grubsze zmiany zaś w tym lokalu. I Magda zakłada rajtuzy i no, czas na misję, tam leci uratować gastronomię. I wiecie, jak to jest w tych programach? Magda zanim idzie na kuchnię i ocenia tych śmieciów, najpierw zamawia i kosztuje produkty. Magda tam przyjeżdża, mówi, no jestem w pizzerii. Nie wiem, czy to jest taki śmiech z Wyrola, że już wiem zaraz co powiem, nie? I ja tak już miałem. Mnie to naprawdę ekscytowało. Trochę tak, wiesz, cieszył mnie ten bit, że... Zwyrostwo cię, tak, okay, jest rozumiem. Taki element zwyrostwa tym, nie? No. Czyli ty znajdujesz swoich ludzi, po prostu... Tak, jest te, pomysł. Rozumiem. Szanuję. Pizzę. I ten kelner, on już wie, że nie będzie dobry dzień w pracy, nie? Pani Magda się wkurwi, talerze polecą, że prawdopodobnie skończy się na memach, więc jest źle, nie? No ale co ma zrobić? Taką ma pracę, musi tam pójść, więc idzie tam pani Magdo. Pani Magdo tutaj... Zaraz ogarnę tą pizzę. Idzie na kuchnię, mój Marek, jedną pizzę. Proszę cię, jedną niewyruchaną pizzę. Pani Magda przyjechała, pro jedną tylko niewyruchaną, zasz radę, jedną niewyruchaną pizzę. Jedę do pani Magdy, tam zabawiać ją, zostawiam cię, ogarniesz to. Tam idzie do pani Magdy, potem wraca na kuchnię, a tam Marek, a pizzyk, pizzucha, pizzy, o nie, no chłopie. Jedną pizzę miałeś, już na talerzu jest, zostaw, na talerzu to już nie ruchasz, mamy zasady, tak? Zostaw. Zanosi pani Magdzie, mówi pani Magdo, co mam powiedzieć? Specjalność lokalu, proszę bardzo. I Magda je tą pizzę i nie no, sos w porządku. Ale ten ser w brzegach jakiś taki słony, nie wiem o co chodzi. Nie bram hawajskiej, a czuję ananasa, coś jest tak. Widać po reakcjach słuchaczy, że takie tam już wypadają takie, że niektórzy już tak masz część, tak, to się bawi, a część wycofuje. Tak, to też nie jest ten występ taki, że wszystkich kupiłem tym, tak, że tak, jest tak, część, tak. Która się wycofuje. No, ale jak wiesz, jak wrzucę całość na YouTubie, będziesz mógł zobaczyć, że potem jakby ten występ jest wyciągnięty, nie? Zawsze na końcu, wiesz, potem jest o dziewczynie, o tym dołku i ludzie mają, okej, dobra, fajnie, wracamy, nie? I jest jakby 10 minut takie, że niektórzy mówią, okej, dobra, może to będzie w pojebaną stronę szło. No i finalnie gdzieś tam, wiesz, to się broni na końcu, ale jest taki moment, że na pewno tam traciłem ludzi, nie? Tak, widzę, że czuję, że część się od ciebie tak trochę odsuwa, tak. Że jakby, że dystansuje w co się. W wchodzi, nie? Tak. Gdzie już miałem też ich kupionych, bo już było pół godziny wcześniej, zanim to zacząłem robić, że jest fajnie, nie? No to prawda, i da się zawsze i tak stracić w trakcie programu. I mogłem po prostu tego robić, nie robić tego bitu i mieć cały występ fajny i mogłem tak jeździć, ale... Jakby, po co, dokładnie, nie? Ja lubię jakby sobie tak zrobić, wiesz, taką trochę misję. Że... Bo... No misja, chcę ruchać pizzę, tak, żeby ludzie wiedzieli. Ale wiesz, nie, że jakby, że wezmę taki trudny bit, ale mi on się podoba i nie będę go wyrzucał na takiej zasadzie. Są bity, które wyrzucasz, nawet które się podobają, nie? Mm-hmm. Ale tutaj uznałem, że konsekwentnie go będę mówił i wyciągnę. Czemu? Bo to jest to, co wcześniej gadaliśmy, żeby troszeczkę tych hardkorów przemycić, nawet, wiesz... Żeby tych wariatów wszystkich, co im się podoba takie poczucie humoru, żeby oni wiedzieli, okej, dobra, tych, co straciłem, to jest, no szkoda, mam nadzieję, że wiesz, przyjdą znowu, bo
zapraszam, ale tych, co się spodoba, to oni na pewno wrócą, mam wrażenie, że jest coś, co my lubimy. Czy jesteś gotów trochę na odsiew? Mówię, że nie chcesz odsiewać, ale mam wrażenie, że to jest trochę odsiew. Nie, bo to nie o to chodzi, żeby odsiewać, ale bardziej, żeby na przykład w drugą stronę, jakieś przeciwieństwo odsiewu, zebrać tych... No zebrać, no. No dokładnie, zebrać tych, wiesz, takich wariatów, co lubią takie fikulaśne żarty, wiesz... No ale przy tym bicie nie mogę powiedzieć, że możesz tylko zebrać nowych. To jest bit, który ma jednak konsekwencje. Tylko wiesz, to jest 10 minut ponad godziny, nie? Więc mi się wydaje, że wiesz, nawet jeżeli jakby to był końcowy bit całego programu, to faktycznie ktoś zostanie... Albo cały program tak by wyglądał. No, albo cały program, to by faktycznie ktoś mógł z takim wrażeniem wyjść. A tak to myślę, że okej, że wiesz, dobra, ten Kołecki czasami mu się coś odpali, ale potem jest okej już. Okej, rozumiem, dobra. Czyli że... Dobra, no kumam. Te żarty są śmieszniejsze, jak je sobie wyobrażacie. To też chciałem. A czemu tak powiedziałeś? Bo jak dodawałem, wiesz, potem całą odegrałem scenę z Magdą Gessler, która je wyruchaną pizzę. I powiem tak, dodawałem to, że jak sobie to wyobrażacie, to jest śmieszniejsze trochę. To mówiłem czasami, jak nie było tak mocnych reakcji. Okej, czyli takie... Tak, że czasami miałem tak, że miałem bardzo mocne reakcje na tym, a czasami nie, więc mówię, wiecie co, wyobraźcie sobie i wtedy są mocniejsze. I to czasami pomagało, naprawdę, że ludzie mówią, dobra, trudno, wyjdę ze swojej strefy komfortu, wizualizuję sobie, jak Magda Gessler je rucha tą pizzę. To jest... Pamiętajcie, że to jest misja. Mi ten wątek Magdy Gessler bardzo się podobał w tym. Że nagle ona się tam pojawia, jest zamieszana w tą całą... Ale to bardzo dobrym wyjściem jest. Kiedyś miał... Czekaj, miał... Stramik miał kiedyś taki bit, że Magda Gessler w Somalii czy gdzieś. Okay. Czy coś takiego było też. To też był bardzo fajny ten... No dobra, jedziemy. Te żarty są śmieszniejsze, jak je sobie wyobrażacie. To też chciałem... I to normalnie by się skończył ten żart. Tak wydaje się, Magda Gessler, beka, koniec żartu. Ale piękna rzecz się wydarzyła. Słuchajcie, 3 miesiące temu występowałem w Warszawie. I słuchajcie, opowiadam Magda Gessler, jest beka, kończymy występ. Okazuje się, w drugiej sali, w lokalu, w którym gramy, leci końcówka meczu Polska-Węgry. Więc idziemy zacząć końcówkę meczu Polska-Węgry. I dosiadamy się do stolika, do obcych ludzi, oglądamy z nimi mecz. Mecz się kończy, oni wstają od stolika. Okazuje się, że z nami przy stoliku cały czas siedziała taka parka, gdzie był gość normalnego wzrostu i dziewczyna karlica. I ta dziewczyna mówi do mnie tak, bardzo fajny występ, bardzo mi się podobało, znam tego gościa, który ruchał tą pizzę. Co? Żebyście mieli też świadomość, w jakiej ja jestem w sytuacji. Ja już się zdążyłem najarać po występie i przychodzi każdy, mówi, zna typa, co rucha pizzę, mówi, to jest za mocne zioło. To jest same, nie? I zaczęliśmy z nią gadać, czyliśmy tam jest potencjał na bekę. Co się okazuje? Gość, który ruchał pizzę, też był karłem. Wow, nie? I ja tak zapytałem, i co, i skąd jakby się znacie? Skąd ty go znałaś? I on mówi, no bo mieszkałem niedaleko. Mówię, no i skąd się znacie? I ona odpowiedziała, lokalne karły się znają. Ja pierdolę, nie? Ja najarany mam rozkminy, co się kurwa dzieje, nie? Są spotkania w lesie pod muchomorkiem? Co? To jest szaleństwo jakieś, nie? I zaczęliśmy, czułem, że tam jest potencjał, gadamy z nim dalej. Bardzo w ogóle w porządku dziewczyna. Ja wiem, że nie wszyscy lubią to słowo karze, tak? Bo ono się może karzyć negatywnie, może być pejoratywnie nacechowane. Tak jak oglądasz teraz na YouTubie, to sobie wpisz w drugim okienku, co znaczy. W każdym razie, to może być negatywnie się kojarzyć. Ja też robiłem taki motyw, że często w interakcji jakiejś na początku, w którą chodziłem, jakiegoś głupka znajdowałem. I jak miałem tutaj, że może ten każe słowo być nacechowane pejoratywnie, to brałem tego głupka i mówiłem, to sobie zgoogluj po występie. Aha. I to zawsze wchodziło, a jak było nagranie, uznałem, że tak, wiesz, pójdę do YouTube'a. Wpiszcie sobie w drugim okienku. I ciężko, że to na żywo zebrało reakcję, czego nie pomyślałem o tym wcześniej, że... bo to jest bardziej z głupka, nie? Więc to chodzi o głupka tutaj... Zbrakowało. No, ten koncept tu nie wyszedł, no. Super, ale to też jest ciekawe, no. Ale ja tego słowa używam, ponieważ ta dziewczyna też go używała. Ja jestem wielkim zwolennikiem dystansu do siebie. Ona miała mega dystans do siebie, ona miała wyjebane. Ona coś mówiła, ja jestem karłem, on jest karłem, ja jestem karłem, on jest jebanym karłem. Tak powiedziała. Przysięgam wam. To się trochę rozumiem. No, gościu nie robi najlepszego PR-u dla reszty karłów. Wiecie, rucha pizzę, plotki się roznoszą, więc...
rozumiem jej wkurwienie też. Nie? Więc zaczęliśmy gadać, a mówić, słuchaj, jeżeli cokolwiek śmiesznego wymyśli ten temat, że ja jestem karłem albo że on był karłem, śmiało możesz to mówić ludziom. Ja mam z tym luz, możesz to opowiadać ludziom, nie ma problemu, zbijam mi żółwia, a raczej żółwika. No to nowe. I poszła sobie. Tak, tak. Bardzo fajna dziewczyna, mega w porządku dziewczyna. I jak mi powiedziała, ten gościu był karłem, miałem takie dwa przemyślenia. Nie? Pierwsze, skoro ty był karłem, to pizza musiała być maksymalnie średnia. To nie była duża pizza. A drugie takie miałem bardziej socjologiczne przemyślenie. Kurde, pomyślcie, postawcie się w sytuacji tego gościa. Ale on miał ciężko jednak, nie? Rodzisz się w małej miejscowości w Polsce jako karzeł. Kurde, w małej miejscowości w Polsce, jak masz krzywe zęby, to już ludzie gadają, nie? A co dopiero, jak jesteś karłem? Przejebany! Całe życie pod górkę, on tam starał się, próbował ogarnąć coś, jakąś pracę, nie szło. Ta właścicielka lokalu ma taki, kurde, ale on ma ciężko w życiu. Ja chciałem mu jakoś może pomóc. Ma tak ciężko, ja bym chciał do niego wyciągnąć pomocną dłoń. Może go zatrudnię, może jako kucharza. Co może się wydarzyć? I on rucha pizzę i zamykają lokal. Mówi, twoje ściana miała tą pizzerię, trzeba było karła nie zatrudniać. Ja tylko. Tak, no i to jest, wiesz, to jest koniec, tak jak to jest taka wersja, wiesz, z tej jakby dwóch kamer jeszcze nie pokolorowana, niezgrane są te śmiechy z mikrofonów na sali, więc to jest taka trochę, wiesz, a, surowa. Że taka ten, tak, dobra. To nie jest taka, wiesz, już programowa, tak, bo nawet tam ujęcia są też trochę inne, bo tam też zmienialiśmy, więc po prostu tak poprosiłem Filipka, żeby wysłał tak surowo, żeby też jego czasu tak nie marnować, żeby tam, wiesz, siedział i montował to nie wiadomo jak. To ja to potem nałożę dobrą wersję po prostu, więc jakby tak, i jest jeszcze szansa taka, że ja jeszcze raz będę nagrywał ten program, więc może w ogóle nie to pójdzie, nie? Ale na 90% powiedzmy, że to pójdzie. To wtedy możemy zrobić tak, że ja na koniec jeszcze dokleję tą ostateczną wersję, no. Że już będzie tyle ruchania pizzy, że będziemy mieli, wiecie, jakby ale wiesz, z czego jestem, może nie, dumny to za duże słowo, ale zadowolony, no. Że wziąłem beat, który jakby powiedzmy przy szóstym wykonie bombie na 12 tysięcy ludzi. I to nie, że raz, tylko dwa razy po sześć, więc dwa razy po 6000 ludzi. Jezu. I final, i wiesz, dużo trauma, nigdy od tego już nie mówisz na scenie. Wiele osób by tak zareagowało, że wiesz, w ogóle już nigdy tego, co tam powiedziałem, to nie powiem. A ja wziąłem ten beat i zrobiłem tak, że w miarę działał regularnie. Mhm. Czasami wycofywał ludzi, czasami dopiero ich łapał, ale gdzieś w miarę regularnie działał i ostał się w programie. Okay. I jestem trochę się zadowolony, że wziąłem taki traumatyczny trochę beat, który wiesz, naprawdę położył mi dwa występy takie dosyć ważne i sprawiłem, że jednak działa. A jak się czułeś po tym bombach dwóch? Jakby, jak stwierdziłeś, tak, dobra, to, kurwa, robię to, ten no, będzie działał. Tam, kurde, no strasznie, nie? To najgorsze na pewno, się, najgorsze no. Dwa występy w życiu. Do dzisiaj spotykam czasami ludzi, którzy byli na tym występie. Sobie u fryzjera byłem i oni mówią, coś gadają właśnie, wiesz, ten fryzjer, o, bo wiecie, to jest snapper. Oni, a nie kojarzymy cię, nie byliśmy chyba na twoim występie. No, byliśmy tam na lotku, na Please Stand Up. No to byliście, też ja tam byłem. Aha, to ty, to już wiem, to jesteś ten do dupy. Aha, to już nie. Wolałem, jak mnie nie znaliście. No. O nie. Także czasami to się zdarza, takie coś. No, no bo 12 tysięcy ludzi, nie? No to jest dużo bardzo. Jest dużo, dużo, no, trochę potrzeby. No nie, no była, wiesz, psycha siadła. Raz, że jeszcze tam byli wszyscy komicy, naprawdę, nie? Tak. Stan Polska było mnóstwo, był Abelard. Wiem, że Rejen był, pamiętam. Abelard był z Kacprem i z Kasią Piasecką i widziałem po prostu, jak Abelard był mną rozczarowany. Tak czułem to, nie? O nie, najgorzej. Ale tam wiele rzeczy nie zagrało, to nie tylko materiał. Ta kolejność była bardzo kluczowa, bo jest moment, że ja wychodzę po Lotku i po Zoli. To nie jest dobry pomysł. To jest fatalny pomysł. Potem Zola był zawsze ostatni, chyba był jeszcze jeden taki występ, tylko że on był gdzieś tam w środku, to ktoś jak wyszedł po nim też miał ciężko. Mm-hmm. On był zmusił, ludzie na niego czekają, to jest główny jakby punkt, tak, musi tak. być na końcu, nie? Tak. I ja miałem też taki motyw, że oprócz tego, że występ sam sobie średnio poszedł, to dosłownie jak wchodzę na scenę, to z tych 6 tysięcy ludzi 2 tysiące wstaje i idzie po piwo. Nie? W sensie, wiesz, my dostaliśmy całego Zolę, Lotek zniknął na 20 minut, bo ktoś inny wszedł. Tak. To jest ten moment, kiedy idziemy po drugie piwo. Tak, więc wiesz, tak, Kołecki, tak. Nikt nie wszedł na Kołeckiego, nie? Bo też ja wiem, że moja publika jest trochę młodsza, a na Please Stand Up są drogie bilety. I na przykład nie, tak. Ja miałem znajomych, którzy mówili, no wiesz, my siedzieliśmy tam na samej górze, gdzie są najtańsze i tam było trochę studentów i oni się śmiali. Ale to w ogóle tego nie słychać, nie? A z przodu siedzą zarobasy, co mają, wiesz, pieniądze, że to... i oni mają... Zarobasy. Zarobasy, którzy mają hajs, żeby pójść na pierwsze rzędy Please Stand Up. No bo nie da się tego inaczej nazwać. No, pejoratywne określenie ludzi, którzy zarabiają pieniądze. Zarobasy, siedzą, z pieniędzmi. Nie, no wiesz...
rozumiem, że trochę nie mój target, nie? No, nie, ale rozumiem, kumam. I wiesz, no jakby humor taki typu, wiesz, o coś o dzieciach Zola powie, to są jakby ci ludzie, tak. Nie? Ja, wiesz, ja wchodzę z tym, nie? Więc jakby totalnie też się tutaj odbiłem od ściany. No. I więc tam wiele rzeczy nie zagrało, nie? To nie, jeżeli masz taki fatalny występ, to nie jest tak, że jedna rzecz nie zagrała, tylko tam musiało wiele rzeczy nie zagrać. Tak, tak, tak. I ja się fatalnie z tym czułem, bardzo źle, tak, że wiesz, do 15 z łóżka nie wychodziłem, wiesz, śniadania nie chciałem jeść, taka już, wiesz, depresja. I co mi jakby poprawiło humor i trochę uratowało, to to, że dosłownie mieliśmy dzień przerwy po tych dwóch występach i potem dwa występy na Stadionie we Wrocławiu. Aha. Po 7 tysięcy, gdzie łącznie było 14 i tam miałem spoko. Więc okay. To psychę mi uratowało, to, że położyłem na 12 tysięcy ludzi, poprawiło mi to, że wiesz, dwa dni później byłem fajny dla 14 tysięcy ludzi. Okay, to finalnie byłem gdzieś tam, tak sobie to uwarunkowałem, 2 tysiące na plusie. Do przodu. Tak, no. Ale to jakby nie było tych występów we Wrocławiu, to bym długo miał psychę, na pewno siedziałbym, wiesz, przeżywał to, nie? Szczególnie jak to są takie, wiesz, wysoka stawka występu, nie? Że nie tak, jest bo jak klubowy... szybko się możesz odbić i to tak. Też jakbym miał w klubie, jakbym się odbił, to bym też nie miał takiego, okej, w klubie się odbiłem dla 100 osób, nie? Ale to dla, też ale... dla ciebie ludzie przychodzą, więc to też tak, jest to też inaczej. Ale, a to, że się mogłem odbić na znowu dużej sali i od razu po tym, nie? Na przykład dwa miesiące później, bo to, wiesz, było straszne, by było dwa miesiące siedzieć, nie? A to, że było od razu później to i od razu później się mogłem odbić, to mi dużo psychicznie by pomogło. Ale więc myślę, że jakby nie było tego Wrocławia, to bym na pewno o wiele gorzej to zniósł i przeżywał, niż to, że wiesz, potem był ten Wrocław. Mi się wydaje, że clue tutaj też jest to, że ty jakby że odbijesz się od ludzi, którzy cię nie do końca kumają. Tak, i materiał. Ja też zrobiłem błąd, bo ja mogłem wtedy grać z programu spokojnie rzeczy, no. A ja byłem taki, wiesz, 3 miesiące była pandemia, popisałem, zrobiłem 2 open mic'i z tym i w ogóle nie mam tego dopracowanego, ale te 2 open mic'i były świetne, nie? Dobra, więc idę z nowym, tak. Tak i to tak. Też był błąd spory. To prawda. Nie powinno się wychodzić na stadion, wiesz, przed parę tysięcy ludzi i robić nowe bity. To nie? Jest absurdalne. To jest absurdalny jest... pomysł, nie? Które się mówiło 3 razy. Więc dużo jakby też moich błędów, dużo no. Tam źle poszło rzeczy. I jeszcze jest, wiesz, smaczek idealny, że ja po wszystkim miałem urodziny tego dnia. Tak, znaczy, ja miałem urodziny 2 dni później, już jak był występ we Wrocławiu. Ale byli znajomi, tak, bo no bo wiesz, ten. I wiesz, tort, 100 lat, najgorsza bomba w życiu, 6 tysięcy ludzi zobaczyło. Wow. No, także tam wszystko źle zagrało, nie? Się nie... Ja chciałem iść do domu, się zapaść pod ziemię, musiałem, wiesz, siedzieć, fajnie, dziękuję za prezenty, tak. Tak, no, zbierz piątki, uśmiechy. Macie mnie na śmiecia, wszyscy, okej, okay, super. Jezu, no. Ale cię współczuję. Więc ale, tak ale... było. No, ale ten Wrocław odczarował i finalnie też jakby urodziny miałem w dzień we Wrocławiu. Super. Więc urodziny same już sobie miałem spoko i byłem dobry, jakby pozytywny, po występie energia, bo fajnie poszło i byłem zadowolony. No ja pamiętam tak a propos tego, że się przed ludźmi występuje swoimi, że ja, ty mnie poprosiłeś chyba, nie ze 2 lata temu, czy półtora, czy przy poprzednim programie, jakby nagrywałeś, żebym ja ci przed jedno nagranie poprowadził tak, w tak. Puencie. Ja tam przyszedłem trochę na pewniaczkę, bo zawsze występuję przed swoimi ludźmi, to jestem spoko, wychodzę przed twoich, a tam przed to, dzisiaj Tomek, ten gówniarz, ha, ha, ha. Ja ale to ogólnie był średni i wieczór. I było takie, Jezus Maria, co jest grane. Ja wtedy poczułem taką ścianę, że ja jakby trochę albo się ich nie złapałem, albo jak sam mówisz, może być średni tak, wieczór. Tak, tam był w ogóle średni wieczór, bo ja też ich nie złapałem. A też ich nie złapałeś? A. Było tak, że nie było, że bomba, ale nie był to na pewno występ, ja myślałem pod kątem tego, że nagrywaliśmy to. No to nie był no. Na pewno występ, który bym rzucił. Ja właśnie pamiętam, że miałem takie zderzenie, występem. Że chyba to nie są moi ludzie i wiesz, i jak tak normalnie taka kumpelska beka, że ten gówniarz i tak no. Dalej, to myślałem, że wiesz, a tu nie, jakby nie, ten Tomek, no, to ja nigdy, nasz kolega. Już. Ja za każdym razem, jak próbowałem nagrać w Warszawie, to nigdy nie było fajne nagranie. O, wow, zawsze z ciężkich ciekawe. Ludzi trafiłem na nagranie w Warszawie. Więc... A skąd w końcu opuściłeś? Tamten, no. Który wtedy z Gdańska. Z Gdańska. Ze 107. Ze 107, tak, dokładnie. No. A w Warszawie, no kurde, pamiętam, że wtedy też jak ty mówisz tę sytuację, że przyszedłeś poprowadzić, to był taki motyw, że oni wprowadzili znowu obostrzenia, za 2 dni ma być wszystko zamknięte, to my przykładamy występ z wtorku na niedzielę i robimy ostatniego dnia, kiedy jeszcze można. Ta. I też nawet było czuć na sali, że ludzie są okej, jutro wszystko będzie zamknięte znowu, mamy siedzieć w domu przez 3 miesiące. I to też było trochę czuć na sali wtedy, pamiętam. No, było takie napięcie. Takie było takie, no, takie po prostu było niezręcznie, nie? No, także no. Ja tam próbuję, ale wiesz, wy też próbowaliście, bo byłeś i ty, i Banaś chyba, i Jasiek. Tak. I każdy miał bardzo ciężko, nie? Ja też wiedziałem wtedy, że to nagranie w ogóle nie będzie emisyjne. Ja miałem wyrzuty sumienia, bym się, kurde, miałem przyjść, zrobić dobrą atmosferę dla ciebie, a zrobiłem niedobrą, tyle wam powiem. Ale to nie była nikogo wina z komików, mi się wydaje. Całość nie? Ogólnie taka, po prostu ciężko było bardzo cokolwiek im powiedzieć, co by, wiesz, rozwaliło system, nie?
Kurde. Powinna wojna wybuchnąć, to wtedy lepsze. No, dokładnie. Zobacz, sobie. Jak super z Białego Stoku. Masz nagrarko. No dobra, to co, słuchaj. Dziękuję ci serdecznie za przybycie. Dziękuję za zaproszenie bardzo. Tomasz Kołecki. Jego program możecie widzieć dzisiaj, w dzień wypuszczenia tego programu. Dokładnie. Czy to będzie lipiec albo wrzesień. Albo wrzesień. Na YouTubie będzie link, więc zapraszam, polecam. Elo. Do zobaczonka. Dziękuję bardzo Tomkowi, dziękuję bardzo wam. No, co można wyciągnąć z tego dzisiejszego odcinka, to mi się wydaje, że aspekt emocjonalno-obrzydliwy, jak publiczność reaguje, że wchodząc w tematy, tutaj akurat weszliśmy w obrzydliwość, ale jeżeli wchodzisz w hardcore, jeżeli wchodzisz w mocno smutne tematy, to też trzeba mieć świadomość, że trzeba to jakoś zbalansować, albo mieć, tak jak ładnie tutaj Kołek określił, coś, co go ratuje potem, że albo wewnątrz bitu tak się go przerobi, bo ja na przykład właśnie, to jest coś, co mi tutaj Tomek dość ciekawego zwrócił uwagę, że to czasami po prostu determinuje publiczność, że oni przychodzą, tacy ludzie, oni się chcą bawić i oni będą reagowali lepiej na tego typu treści, co nie, ja nie wziąłem pod uwagę, bo ja też mam bardzo podobny bit jeden, znaczy nie w sensie o tej samej tematyce, tylko który tak samo dzieli ludzi i nie brałem nigdy pod uwagę, że w sumie ludzie mogą mi tutaj mieć wpływ na to, że ja zawsze to zwalam raczej, że ja coś zrobić mogę lepiej lub gorzej, żeby to jakoś zadziałało. I ja na przykład zacząłem odkrywać, przynajmniej w swoim przypadku, że jeżeli pewne treści podam w inny sposób, nie chcę zdradzać za dużo, co w tym materiale jest, ale że ten element obrzydliwości trochę złagodzę za pomocą pewnych że tak powiem, sztuczek, jakby, że trochę rozciągając je między nimi przestrzenie, innymi treściami, albo innym słownictwem się ten, albo nawet ja to tak nazywam takim oddaleniem perspektywy, że załóżmy, że tak jak w kinie byś miał, że widzisz jak komuś ktoś dźga nożem na polu, jak widzisz to z 20 centymetrów, to jest, Jezus Maria, obrzydliwe, ale jak kamerę ustawisz 150 metrów od tego człowieka, to jest po prostu jakiś tam ruch i on nie jest ten, a to jest to samo dźgnięcie nożem. Ja tak zauważyłem, że można tak dystansować nawet treściowo siebie, tutaj nazwę to optycznie, ale chodzi o to, że w mówieniu o tym zdarzeniu możesz użyć różnych zabiegów słownych, żeby on nie był aż tak blisko tego wszystkiego. Ale tutaj Tomek zwrócił uwagę, że tu publiczność może też mieć wpływ na to i to jest bardzo ciekawe, bo nie brałem tego pod uwagę i fajnie, że on ma ten fragment, gdzie oklaski już mu mówią, jakiego rodzaju ludzie przyszli, w sensie tym, czy oni już są świadomi tego i będzie to lepiej żarło, czy nie są tego świadomi i nie zapowiada się dobrze, będzie kurde bombione, nie no żartuję, ale w sensie, że będzie ciężej po prostu. Więc słuchajcie, no różne reakcje, różni ludzie, nie mam pojęcia, kto ma rację. Nie wiem, czy w ogóle ja wiem, co ja mówię. W każdym razie zapraszam na żywo, na występy Tomka. Zapraszam też na swoje, na mój program Życie, z którym teraz cały czas jeżdżę po Polsce. Chociaż teraz pewnie będzie przerwa wakacyjna, chyba że jest wrzesień. To znaczy wracamy na pełnej i widzimy się na żywo. Do zobaczenia. Pozdrawiam.